Dzień dobry Państwu, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trochę się czuję niezręcznie w debacie, dyskusji, którą prowadzi Bolek, ponieważ Bolek był przez wiele lat moim przełożonym w harcerstwie. Jakby niby tyle lat minęło, ale jednak pewne no tutaj będę się, nie będę stawać na baczność, tak? Ale jakiś respekt zostaje do końca. Okej, to najpierw powiem parę słów o presjach i wydaje mi się, że wiele osób mogło o tych. Wszyscy słyszymy o presjach raz w roku. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale raz w roku jest rozstrzygany konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowywanie czasopism i presje czasami dostają, a czasami nie dostają. I jak nie dostają, to jest wielki rwetes, że znowu konserwatywne pisma w Polsce są na marginesie, znowu tylko lewica i liberałowie dostają. To jest jakby, my się z tego trochę naigrywamy, to jest jedyny moment, w którym właśnie piszą o nas Rzeczpospolita, tak, tam, wszystkie czasopisma, jakby przypominają sobie o istnieniu wszyscy publicyści, tam no, prawie co roku są te same teksty Zienkiewicza, Wildsteina, tak, że, no, że to jest skandal, że jak zwykle te czasopisma właśnie nie lewicowe, nie liberalne tutaj nie dostają dotacji. Zazwyczaj my dostajemy w drugim rozdaniu, tak jak w tym roku. Tak? Wszystko dobrze kończy, ale jakby ten rytuał jest powtarzany. Ja sądzę, że wielu z Państwa mogło gdzieś tam właśnie z Fronda presję, teologia polityczna i rzeczy wspólne. To jest kilka takich czasopism, które wyglądają jak książki, są grube, mają po 200-300 stron. Trochę może nie zaangażowane bezpośrednio w jakieś dyskusje polityczne, ale na pograniczu kultury, religii, właśnie zagadnień społecznych, politycznych. No i rzeczywiście przez 5 lat formalnie byłem tam redaktorem naczelnym, teraz tam trochę nowe otwarcie mamy, wprowadzamy nowych ludzi, jakby pewne były roszady personalne, zostałem oficjalnie z pompatycznym tytułem szef kolegium redakcyjnego, także to mi zostaje, mam z redaktorem naczelnym Janek Maciejewski, jeszcze student formalnie, także to środowisko młode, prężne, Klubu Jagiellońskiego, przekazanie władzy odbyło się w sposób pokojowy, także na tle życia społecznego to jest wyjątek. To jest pismo, które jakby zajmuje się sprawami społecznymi, trochę z punktu, powiedzmy tak, odbieranego przez świat jako konserwatywny. Znaczy my staramy się ożywiać dwie idee, które uważamy, że są ważne. To jest Polska i to jest katolicyzm, i to jest religia. Tak? To są ważne sprawy. Jakby chodzi o to, żeby były takie miejsca, gdzie o tym się mówi w nawiązaniu do innych rzeczy. Tak? Ani naród, ani religia to nie są rzeczy odrywane od świata. To są rzeczy, które muszą być mieszane z kulturą, z polityką, z zagadnieniami społecznymi, z filozofią, no ze wszystkim, tak? Jakby to, tym, co jest najgroźniejsze dla myśli, dla świata, to jest jakby oddzielanie tych wszystkich sfer, tak? I zostawić właśnie kulturę Ministerstwu Kultury, tak? A politykę politykom, a religię w kościele, prawda? To jak tak się stanie, to znaczy, że już upadliśmy zupełnie. Chodzi o to, żeby były miejsca, gdzie można jakby oświetlać te same zagadnienia z różnych stron. No i nasze przekonanie jest takie, że no, okay, jesteśmy w aulie uniwersytetu, tak, ale uniwersytety nie pełnią takiej roli. Tak? Uniwersytety, uczelnie polskie mają właśnie, jakby są tak sformatowane, że następuje coraz większa specjalizacja i coraz bardziej tematy są podejmowane w badaniach, coraz bardziej bezpieczne, ogólne i nie wywołujące kontrowersji, co jest bardzo niebezpieczne dla jakby poziomu debaty publicznej. Trochę, nie wiem, czy Państwo się orientują, ale w Polsce jest ogromna różnorodność takich pism. Tak? Są pisma, powiedzmy, po prawej stronie, są pisma liberalne, są też pisma lewicowe, różnego rodzaju. I jakby ta scena tych pism ideowych jest o wiele bogatsza niż scena polityczna. Scena polityczna to jest klincz kilku tam liderów i kilku partii, natomiast sfera ideowa jest o wiele ciekawsza, są bardzo ciekawe debaty, bardzo ciekawe idee. No, jakoś to się czasami przedostaje do tego mainstreamu, a czasami nie, ale to jest bardzo ważne, że jakby te debaty gdzieś się toczą. One się nie toczą na uniwersytetach zazwyczaj, nie toczą się, nie wiem, w kościele, nie toczą się w partiach, no to są przynajmniej czasopisma takie jak Presje albo nie wiem, Krytyka Polityczna, to jest bardzo znane pismo tego typu,
gdzie jakby jest okazja do tego, żeby w oderwaniu trochę takiej bieżącej polityki, ale nie w oderwaniu od spraw politycznych i społecznych dyskutować. A mógłbyś przypomnieć wiodące tematy kilku wydań ostatnich presji? Może też zdradzisz, jak je przygotowujecie? Znaczy to jest robione tak, że numery presji w dużej mierze są monograficzne, to znaczy są poświęcone jakiemuś jednemu tematowi. I jakby to zazwyczaj tak wychodzi, że bardzo często to jest tak, że bierzemy jakąś ideę z przeszłości, jakąś koncepcję, nie wiem, z polskiej tradycji intelektualnej czy czegoś takiego, i staramy się pokazać, jak można by ją rozumieć dzisiaj, jak można by ją dzisiaj interpretować, jak można by ją dzisiaj stosować. I to było kilka takich, teraz była rocznica śmierci papieża, to myśmy na beatyfikację, czyli to kilka lat temu, już wydaliśmy numer jakby poświęcony dziedzictwu Jana Pawła II, ale nie po to, żeby tam celebrować je i pokazywać, po to, żeby pokazać, że Polacy go nie podjęli, tak? Znaczy, żeby pokazać, że na tytuł był taki dosyć szokujący, zabiliśmy proroka, tak? Chodziło o to, że Polacy nie odpowiedzieli na wyzwanie, jakim był myśl Jana Pawła II, jego działania, jego przesłanie. Nie wiem, był numer o, powiedzmy, polskim mesjanizmie, tak? Polski mesjanizm jako interesujący program na dzisiaj, czym tak naprawdę jest, jakie mamy mity na temat mesjanizmu błędne i jak można by go przeformułować na warunki dzisiejsze. Nie wiem, był numer o mszy świętej jako wyzwaniu intelektualnym dla socjologów, filozofów, antropologów i tam kogo tam, estetyków i kogo tam jeszcze. Jakby tego typu tematy. No i były bardziej polityczne też, prawda? Jak na przykład o emigracji. Tak, był na przykład numer o dziedzictwie emigracji tej tak zwanej drugiej wielkiej emigracji, czyli tej po wybuchu II wojny światowej. I tam idea była taka, żeby przywrócić tą myśl polityczną, która była tworzona w Londynie, jako właśnie wzorzec normalnego myślenia o Polsce, o podmiotowości, o miejscu Polski w świecie. Tego myślenia, które nie mogło się pojawić w PRL-u, ponieważ PRL to było wyjątkowe warunki nienormalne, tak? A taka normalna myśl została zachowana tam gdzieś na marginesie. Także to była emigracja, teraz jest numer, bieżący numer jest o polskim nacjonalizmie, o polskiej myśli narodowej, która jest zupełnie jakby też nie, tak naprawdę nieprzemyślana. Był numer o Rosji, właśnie to był numer, który był przygotowywany równolegle z tą książką. I teraz mam już numer o Tischnerze. Ksiądz Tischner jest, ja tutaj mówiłem Bolkowi, ksiądz Tischner jest traktowany właśnie bardzo... Jak niewierzący ksiądz. Czasem jak niewierzący ksiądz. No, w Krakowie jest taka kawiarnia na Brackiej, Nowa Prowincja, i tam przez długi czas wisiał, właśnie nie wiem, czy dalej wisi portret Tischnera, a obok tego była nalepka wydawana przez przewodniki turystyczne gay friendly, tak, że przyjazne, miejsce przyjazne dla gejów, tak, i jakby i to jakoś tam jedno obok drugiego, nikt nie widział żadnego problemu. Natomiast myśmy się starali pokazać Tischnera innego, tak, Tischnera, który przeżył jakiś straszny dramat, i Tischner z lat 70. i 80. to jest absolutny mistrz i geniusz, który mógłby nas poprowadzić w zupełnie inne sfery, niż żeśmy trafili. Natomiast gdzieś tam nagle, pod koniec lat 80. Tischner się bardzo zmienił i rzeczywiście stał się tym Tischnerem, którego my wszyscy pamiętamy. Czy go pozytywnie się ocenia, czy negatywnie, to już inna sprawa, ale jakby to nie jest ten Tischner, który był najwłaściwszy naszym zdaniem. Ten prawdziwy, góralski, tożsamościowy, bardzo polski, bardzo właśnie mieszający religię z polityką, to był ten Tischner, ten dawny, który jakby jest trochę trupem w szafie tego otwartego katolicyzmu polskiego, czy tam liberalnego katolicyzmu, tak? Jak to się popatrzy, co tam jest głębiej, no to okazuje się, że jest to coś zupełnie innego, niż nam się wszystkim wydaje. No to tyle rzeczy około, że tak powiem, tematycznych. Teraz mam taką propozycję, że dam ci się wygadać na temat bieżący, czyli na temat tej książki, która była nawet do wysokonakładowych tygodników dodawana, prawda, w zeszłym roku. A potem ja sobie najpierw zanotuję kilka pytań, potem ci zadam te pytania, jak skończysz, a potem oddamy głos, być może ktoś z sali będzie miał jakieś pytania. To co, czas dla ciebie. Dobra, to proszę.
proszę Państwa, oto książka. Książeczka Przekleństwo Imperium. Wydawca bardzo prosił o tytuł, który byłby pociągający. No to jest najbardziej pociągający, jaki przyszedł mi do głowy. Niewielka książka, w której próbowałem skomentować filozoficznie, ideowo to, co się dzieje we współczesnej Rosji. Temat jest gorący, Rosja budzi emocje, tak. Tu nie ma może o katastrofie smoleńskiej, natomiast jest ewidentnie jakiś problem z Rosją. Tak? Nagłówki gazet od roku są okupowane przez temat rosyjski. No i jakby pomysł był taki, żeby trochę spojrzeć na to z punktu widzenia historii idei, trochę spojrzeć na to z punktu widzenia, ja bym to nazwał, to jest najwłaściwsza nazwa, antropologii władzy. Znaczy, jakie są kategorie myślenia władzy w Rosji, jakie są jej cele, jakie są jej wyobrażenia, do czego oni zmierzają i o co tym Rosjanom tak naprawdę chodzi. W latach, pod koniec lat 40. był taki amerykański politolog George Kennan, bardzo zasłużony, jeden z takich fundatorów polityki amerykańskiej, która jakby rozwinęła się w zimną wojnę, na tym powstrzymywania. I George Kennan napisał taki esej anonimowy, który się nazywał Źródła radzieckiego zachowania. No więc ta moja skromna książka ma podtytuł Źródła rosyjskiego zachowania. Ja chciałem jakby analogii, no Kennan był mistrzem, tak? To jest fantastycznie napisane i bardzo, bardzo, no to chyba gorzej to wyszło, tak? Ale jakby chciałem nawiązać do takiego sposobu myślenia, by zobaczyć, o co tym ludziom chodzi, do czego oni dążą i jaka jest natura tej władzy i natura tego państwa. No i moje wnioski są dosyć nieoczywiste. I jakby chciałbym je skontrastować z dwiema wizjami Rosji, które się pojawiają na prawicy, po prawej stronie jakby dyskursu, po prawej stronie debaty politycznej. I to są dwie wizje, które uważam, że obie są błędne. I to są dwie wizje, które być może znajdą się na sali osoby, które podzielają którąś z nich. Być może pierwsza jest najbardziej popularna, a druga mniej. Natomiast jakby ja tutaj bardzo starannie i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby zobaczyć, że obie są błędne i dlaczego są błędne. I tak się składa, że te dwie wizje się łączą z nazwiskami dwóch profesorów z Krakowa. Profesora Andrzeja Nowaka, którego być może część z Państwa kojarzy, historyka, wybitnego sowietologa jeszcze z dawnych czasów, wybitnego znawcy historii Rosji. Mało co kandydata na prezydenta. Właśnie, mało co kandydata na prezydenta. On chyba formalnie nie jest, nie jest członkiem PiS-u, natomiast jest bardzo blisko związany z Jarosławem Kaczyńskim i właśnie był wymieniany jako jeden, nas to zupełnie selektryzowało. Ta propozycja, wieloletni redaktor dwumiesięcznika Arkana i chyba założyciel tego dwumiesięcznika i do niedawna jeszcze redaktor naczelny. Historyk, to jest ważne, historyk, który właśnie patrzy na Rosję jako na nieustannie odradzające się imperium. I drugie nazwisko, o wiele, wiele mniej znane i ten drugi nurt jest o wiele słabszy, natomiast też jest reprezentowany zwłaszcza gdzieś w takiej sferze, powiedzmy, internetu i różnych takich debat, może nie w głównym nurcie, ale gdzieś na marginesach. To jest profesor Anna Raziny. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taką osobę. Ona też jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego, też jest z Krakowa. Ona jest filologiem rosyjskim, dokładnie rzecz biorąc. Bardzo zasłużona postać w czasach Solidarności, tak samo jak profesor Nowak. Znawczyni Dostojewskiego, tam literatury ładrowej. I ona zajmowała się w swoich badaniach naukowych wątkami chrześcijańskimi w literaturze rosyjskiej. I ona zupełnie niedawno się uaktywniła jako działacz polityczny. Ona była bardzo wysoko postawioną osobą w Lidze Polskich Rodzin. Chyba była członkiem jakiejś rady tam naczelnej. To szczerze mówiąc, obie te postaci, profesor Nowak i profesor Raźny, są osoby bardzo mocno też powiązane, jakby tak czysto już zaplecze intelektualne. Z jednej strony to jest Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony dawna LPR, a dzisiaj no, tam jakoś związana z szeroko pojętym ruchem narodowym. Tak. No i teraz ja
hasłowo chciałbym jakby przedstawić, co te dwie osoby, jak one, z tego co wiem, to, co one mówią o Rosji, z tego co wiem, to nie zdarzyło się jeszcze, żeby powiedzmy w ostatnich kilku latach była jakaś między nimi publiczna debata. To się nie zdarzyło. Zdarzyło się tylko tak, że profesor Nowak gdzieś tam komentował wystąpienia profesor Raźny, ponieważ profesor Raźny stała się sławna przez to, że podpisała apel do prezydenta Putina, list do prezydenta Putina, w którym mówiła, że, znaczy, że bardzo, bardzo wspieramy interwencję na Ukrainie i że jesteśmy zdruzgotani tym, w jaki sposób to jest przedstawiane w Polsce, że Putin broni słowiańszczyzny przed napadami na tego świata zachodniego, także jest ostatnia nadzieja, że w ogóle powołajmy Sobór Słowian, który właśnie, że Polacy powinni tym uczestniczyć. No to list straszny, tak? To moja opinia, tak? Wywołało to olbrzymi skandal i jakby, no i wtedy jakby proszono profesora Nowaka o jakiś komentarz. Bardzo był taki niewojowniczy, ale jakby, no, o ile wiem, to oni się nie spotkali, nie debatowali między sobą jakby bezpośrednio. Natomiast jakby skontrastowanie tych dwóch poglądów jakby wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe, jakby pokazuje fundamentalny spór o Rosji, który toczy się w Polsce po prawej stronie, a ja jakby chciałem pokazać, że oni obie te strony są w błędzie. Okej, profesor Nowak mówi tyle. Rosja była, jest i zawsze będzie imperium. Imperium to znaczy krajem, który skazany jest i chce się rozszerzać, walczy o maksymalnie dużą strefę wpływów i naprawdę nie jest istotne, czy to się dokonuje pod hasłem za carów, czy za Stalina, czy za Putina, to jest jedna i ta sama logika rozwoju historycznego. Bardzo... I to jest teza, która... Ona była w czasie Związku Radzieckiego marka polskiej nauki. To znaczy, to właśnie to była taka polski wkład w historiografię Związku Radzieckiego, to było pokazywanie ciągłości między imperium carów, Cesarstwem Rosyjskim, a Związkiem Radzieckim. Że tak naprawdę, wbrew temu, co sami Sowieci mówią, to oni są po prostu kontynuacją imperialnej Rosji. Nieważne, że tamci mieli świętego cara, a ci burzą cerkwie, to nie jest istotne. Ważne jest to, że i jedni, i drudzy, i reżim carski, i reżim sowiecki kierują się logiką imperialną, budują strefy wpływów, inkorporują kolejne państwa w swoich granicach, tak? Tworzą złowrogie, śmiercionośne imperium, które nam zagraża. I to, moim zdaniem, to była słuszna teza. To była teza, takim no, symbolem tej tezy, hasłem jest tytuł książki przedwojennego polskiego autora Jana Kucharzewskiego, Od białego do czerwonego caratu. Tak? Czerwony carat, tak? To jest właśnie to hasło, które mówi, no, nieważne, czy tam jest Lenin, czy to, nie, to jest carat, tak? Jakby niezależnie od tego, jak oni siebie nazywają, czy oni są antycarscy, czy nie, no to jakby z pewnego punktu widzenia nieważne, kto Rosją rządzi, jak się przedstawia, ważne jest to, że to jest to samo imperium, które trwa. Inna forma, Związek Radziecki to jest inna forma rosyjskiego imperium. Dobra, innowacja profesora Nowaka polega na tym, że on tą linię rozumowania prowadzi dalej i mówi, tak samo jak była carska Rosja, tak samo imperialna, tak samo był imperialny Związek Radziecki i tak samo mamy do czynienia z Rosją współczesną, która odtwarza ten sam sposób rządzenia, ten sam sposób organizacji wokół siebie przestrzeni geopolitycznej. No i teza, książka profesora Nowaka niedawno, w zeszłym roku się ukazała, to zbiór tekstów jego o współczesnej Rosji, nazywa się Putin, źródła imperialnej agresji. Tak? Jest, z tego punktu widzenia jest oczywiste, że to, z czym mamy do czynienia, to jest odradzanie rosyjskiego imperium. No i profesor Nowak jakby mówi, nie nabierajmy się na to, co Rosja mówi o samej sobie. To nie jest istotne. Kiedyś mówiła, że chodzi o Świętą Ruś, tak? Dzisiaj mówi, że... Potem mówiła, że chodzi o międzynarodowy proletariat, tak? Dzisiaj znowu mówi tam o chrześcijaństwie, o wartościach. To nie jest ważne, tak? To jest brutalna, naga siła, która przybiera tylko postać jakiejś tam opowieści dla mydlenia oczu, dla uzasadniania swojej ekspansji. No i to jest, wydaje mi się, to jest bardzo popularna wizja, jakby większość takich autorów, publicystów, którzy piszą po prawej stronie, to jakoś mniej lub bardziej, ale jakby no, należy do takiego nurtu, który po prostu widzi w Rosji odradzające się imperium, ono jest bezsprzecznie, no coś z tym trzeba zrobić, tak? To jest hasło świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, tak? Jak był w Gruzji z tymi
prezydentami, prawda, przyleciał, to właśnie mówi tak, dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze może Warszawa. Tak? Jakby to jest, jesteśmy świadkami kolejnego odrodzenia, kolejnego etapu życia, życia imperium, tego samego co zawsze. Tak? Jakby musimy starać się przeciwstawiać temu przez jakiś sojusz, powiedzmy, środkowoeuropejski, ale jakby no, myślenie jest takie, to jest jakby, byliśmy świadkami przez 25 lat, jakby fazy skurczenia się tego imperium, no a teraz ona się odradza, tak? I musimy coś z tym zrobić. Dobra, to mi się wydaje takie tak, dominująca po prawej stronie opowieść o Rosji, dosyć klarowna, jakby mająca dobre uzasadnienie takie teoretyczne, właśnie profesora Nowaka, tam wiele innych prac. Często tam można znaleźć, ta opowieść ma wsparcie w, jeśli Państwo śledzą takie sprawy, to jest kilka nazwisk autorów rosyjskich, komentatorów, którzy jakby bardzo chętnie to podkreślają. Na przykład jest taki Andrzej Iwarionow, to jest taki były doradca Kremla, tam Putina, który potem się pokłócił, no i teraz jakby ciągle mówi, no jeszcze chwila, a zobaczycie, że Putin was bombarduje, bo to, on jest, to jest głównie, po prostu chce zdobywać, chce odrodzić Związek Radziecki i tak dalej, i tak dalej. Takich autorów jest wiele, oni zawsze są chętnie cytowani właśnie przez zwolenników tej koncepcji, jako no, naoczne potwierdzenie, widzicie, nawet w Rosji coś takiego, ci dysydenci rosyjscy coś takiego potwierdzają. Drugi nurt, tyle o tym pierwszym, drugi nurt o wiele mniej chyba wyraźny, ale dosyć no, zauważalny w każdym razie i zwłaszcza w takim drugim obiegu, powiedzmy, nie w tym mainstreamie, ale gdzieś tam w jakichś portalach albo w jakichś bardziej niszowych pismach, no to jakby no, przykładem tego myślenia jest właśnie profesor Anna Raźny, która mówi coś takiego. To jest zupełnie inna Rosja. Tak? My mamy obraz Rosji zepsuty przez propagandę amerykańską i zachodnią. Tak naprawdę to za rządów Putina doszło w Rosji do wiekopomnego zwrotu. Rosja jest ostatnim krajem chrześcijańskim w świecie. Co by nie mówić, ale putinowska Rosja jest krajem, w którym otwarcie się mówi o powrocie do tradycji, otwarcie mówi się o tradycji chrześcijańskiej, otwarcie mówi się o, nie wiem, polityce prorodzinnej, o, to oni właśnie wspierają chrześcijan tam mordowanych na Bliskim Wschodzie, to oni są obrońcami tych tradycyjnych wartości, no a ich przeciwnikami są Stany Zjednoczone, które właśnie walczą o legalizację związków, znaczy się udało, tak, legalizację związków homoseksualnych, tak, dopuszczalność aborcji, to jest Zachód, tak, jedyne miejsce teraz w świecie, które broni tradycyjnych chrześcijańskich wartości, to jest właśnie putinowska Rosja. To właśnie w Rosji jest odrodzenie Kościoła prawosławnego, to w Rosji jest patriarcha Kiryl, który jest bardzo dynamiczny, właśnie bardzo taki nowoczesny, tak, a jednocześnie są w stanie bronić w skali międzynarodowej właśnie no, tego, co nam jest drogie, czyli chrześcijańskiej wartości, tradycji. To właśnie przedstawiciele Rosji na forum ONZ-u właśnie protestują przeciwko tam jakimś rozwiązaniom, które jakby godzą w wartości chrześcijańskie. No i profesor Raźny mówi, to jest nasz naturalny sojusznik. Tak, jeżeli nam zależy na obronie wartości chrześcijańskiej, jeżeli nam zależy na obronie życia na forum międzynarodowym, no to porzućmy swoje antyrosyjskie fobie, antypatie i jakieś przesądy i po prostu pójdźmy z nimi, tak? Bo oni są potężni. To jest ostatnia siła w świecie, która, no, powiedzmy coś takiego, tam jest taki element trochę, to mogła być Polska, tak? Polska, gdyby inaczej się losy potoczyły, to być może Polska byłaby takim krajem, który broni chrześcijaństwa, ale się inaczej potoczyły. Myśmy przyjęli ten idący z zachodu trend liberalno demokratyczny, tak? I teraz jedynym takim miejscem w świecie, gdzie jeszcze można liczyć na obronę tego, no to jest właśnie Rosja. Jest tam, no i rzeczywiście, jak się popatrzy na deklarację Putina, tam czasami są takie programowe jakby speech'e jego, to ostatni był taki konferencja na Wajdale. Wajdał to są jakieś góry, tak, ale dokładnie nie wiem, jak skąd się ta nazwa wzięła, ale są takie konferencje co roku, gdzie Putin zaprasza różnych intelektualistów i jakby przedstawia, dyskutują na różne tematy. I jakby tam rzeczywiście ten motyw, że prawda, że Rosja stoi, broni swojej tożsamości. Ta tożsamość jest prawosławna, jest chrześcijańska.
i że Rosja jest ostoją, jakby punktem, w którym będziemy się sprzeciwiać na temu, co oni nazywają propagandą homoseksualną. Tak? Tam rzeczywiście są zakazane, nie wolno, jest 100-letni zakaz, tak, w Petersburgu na robienie parad homoseksualnych. Tak? To rzeczywiście jest jakaś obsesja tam w ogóle wśród władzy rosyjskiej, tak, żeby nie dopuszczać tych elementów właśnie tego, co oni kojarzą właśnie z Zachodem, ze zgniłym Zachodem. No to opowieść o zgniłym Zachodzie to jest od połowy XIX wieku w Rosji po prostu dominująca. Prawda? Że jakby tutaj jest jeszcze, tu się zachowały te tradycyjne wartości chrześcijaństwa, no a Zachód gnije. Tak? Jakby ostatni bastion tego tradycyjnego porządku jest właśnie w Rosji Putina. No oczywiście druga strona argumentuje, no ale kim jest Putin? Tak? Jakie to chrześcijaństwo? Tak? To jest jakiś agent w ogóle były, prawda? Który, no ale mówię, no nieważne, tak? Agent, nie agent, broni chrześcijaństwa, jakby to wystarcza. I ta strona, u profesora Razie to mniej widać, ale jakby u innych publicystów i autorów, którzy jakby na ten temat się wypowiadają, zwłaszcza jest taki portal, może ktoś z Państwa zna, konserwatyzm.pl, i którego tam głównym autorem jest Adam Wielomski, taki, no i on właśnie bardzo forsuje taką tezę, że właśnie Putin jest ostatnią nadzieją konserwatystów całego świata. I jeśli Państwo śledzą tę sprawę, no to rzeczywiście prawica francuska, niemiecka i tam w wielu innych krajach rzeczywiście ma poparcie Putina, dostaje od nich pieniądze, dostaje od Rosji pieniądze. Rzeczywiście jest takie zbliżenie prawicy europejskiej z Rosją putinowską. To rzeczywiście to jest bulwersujące, prawda? Ale jakby faktycznie coś takiego ma miejsce. Tam Francuzi tradycjonaliści, kilka miesięcy temu była taka historia, że przyjechali na Krym i tam odpoczywali, prawda? To w ogóle już jakiś straszny skandal. Natomiast tam profesor Raźny akurat nie wypowiada się szczególnie na temat imperializmu rosyjskiego, natomiast inni autorzy z tego kręgu mówią, Rosja w ogóle nie buduje żadnego imperium. Przestańmy w ogóle myśleć w kategoriach, które mamy odziedziczone po Związku Radzieckim. To jest zupełnie inny kraj. Oni nie odbudowują żadnego imperium. Oni po prostu chcą być liczącym się mocarstwem w sferze międzynarodowej. Mają swoje strefy wpływów i swoje uprzywilejowane interesy, strefy uprzywilejowanych interesów i ich bronią. Święte prawo w globalnej polityce. Tak, tak właśnie jest. Tak? Jakby to, co się teraz dzieje, mówią oni, jest wynikiem tego, że Amerykanie pozwalają sobie na zbyt wiele. Amerykanie chcą rzeczywiście rozmontować Rosję i Rosja się przy tym słusznie broni. To, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje, nie wiem, dookoła, tam wszystkie te wydarzenia z ostatniego roku, to jest usprawiedliwiona reakcja Rosji motywowaną ideologicznie ekspansję Stanów Zjednoczonych i kultury demokratyczno-liberalnej, która właśnie zagraża temu ostatniemu bastionowi wartości chrześcijaństwa. I jakby oni mają rację, tak? Przecież co ten jest, co ten Majdan, prawda? Euromajdan. To oni przecież chcą zrobić z tej strefy wpływów rosyjskiej, gdzie tam jeszcze są te wartości, chcą zrobić znowu kolejny kraj, tak jak Polska, który jakby porzuci swoją tożsamość i stanie się takim krajem jak, no właśnie, przyjmie tą kulturę zachodnią, która przecież nie jest dobra. Także to, co, tyle jakby o tym drugim nurcie. On jest, przypuszczam, że wielu z Państwa może się wydać dosyć egzotyczny, ale ma swoich przedstawicieli właśnie, jest dosyć intelektualnie podbudowany. Ciekawa sprawa, oba te nurty są też obecne na przykład w publicystyce amerykańskiej. I tam mamy wpływowy krąg tak zwanych neokonserwatystów, którzy właśnie mówią o Rosji Putina mniej więcej tak jak profesor Nowak. Znaczy, że to jest odradzające się imperium, trzeba jak najszybciej tam powstrzymać, bo to czeka nas Hitler. Putin to jest tak jak Hitler, tak? Trzeba jak najszybciej się nie powtórzyć błędu Monachium i tak dalej, i tak dalej. No i to są neokonserwatyści, ale też są tak zwani paleokonserwatyści. To są nurt bardziej religijny, który mówi tak, ludzie, przecież dzisiejsza Ameryka to nie jest ta Ameryka co dawniej i teraz nasze wartości amerykańskie to my odnajdujemy u Putina, a nie we współczesnej Ameryce. To Putin jest bardziej chrześcijański, bardziej religijny, w każdym swoim wystąpieniu powołuje się na chrześcijaństwo, a nie ten Obama. Tak? Jakby tam jest dokładnie ten sam jakby dziwny sojusz, tak? Że jakby oni są przeciwko
interwencji Ameryki, natomiast są za tym, żeby współpracować z tymi kręgami konserwatywnymi, bo oni są bardziej konserwatystami niż Amerykanami. Tak? Jakby coś bardzo podobnego do tego co mamy w Polsce. Okej, okay. Teraz moja teza jest taka, oba te nurty się mylą. Tak? I mylą się, znaczy oba nurty częściowo, jak to zwykle bywa, częściowo mają rację i częściowo się mylą, i teraz ważne jest, żeby zobaczyć, w czym się mylą, a w czym nie mają racji. No więc po pierwsze, to moim zdaniem oczywiście ta opowieść o chrześcijańskim państwie Putina to jest bajka, niestety. Znaczy, czy chcemy tego, czy nie chcemy, to jest czysto zewnętrzna forma, która nie odpowiada zupełnie nic z tego, co my kojarzymy z jakimś oddziaływaniem chrześcijaństwa w kulturze. Tak? To jest wyłącznie na poziomie deklaracji takich zewnętrznych. Natomiast to nie jest odrodzenie religijne takie oddolne, które by prowadziło, prawda, od ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, przenika to do sposobu życia na poziomie takim międzyludzkim, potem do szkół, tak, do parafii, do jakichś firm, tak, i gdzieś tam na końcu się to kończy oddziaływaniem za pośrednictwem państwa. Nie, nie, tam jest, to jest pusta forma, której jest sojusz z ołtarza i tronu na samej górze, natomiast no, cała reszta jest zupełnie w gigantycznym kryzysie duchowym, o którym wiele by mówić. Tak? No, to nie jest potwierdzenie, tak, ale przypomina sobie taką historię, która, anegdotka, której sam nie uczestniczyłem. Jakby coś, co bardzo jakby też fajnie pokazuje to, czym jest cerkiew prawosławna w Rosji. Byłem kiedyś na Placu Czerwonym z moim kolegą Amerykaninem. No i jak to często bywa, zostaliśmy zaczepieni przez milicjantów tamtejszych i jak zobaczyli, że jest Amerykanin, no to natychmiast robili wszystko, żeby uzyskać jego łapówkę. Tak? Że właśnie, no, że tam wizę ma nieważną, że tu brakuje jakiegoś podpisu. Tak? No, jakby jak ktoś był w Rosji czy na Ukrainie, to wie, o co chodzi. Tak? To jest jakby typowe zachowanie. No i jakby ja w panice jakby szukałem jakiegoś wyjścia, co by tutaj powiedzieć, żeby jakoś wyjść z tej sytuacji. No to na Placu Czerwonym, czyli jakby pod Kremlem. To taka w sumie miejsce bardzo takie reprezentatywne. No a ja tam byłem właśnie, byliśmy na konferencji organizowanej przez takie kręgi jakby religijne, tak, ale nie przez patriarchat. Ja wpadłem na to, że myśmy przyjechali na konferencję, którą organizuje patriarchat. Natychmiast czasem no, okładki paszportu się zamknęły. Proszę bardzo, spokojnego pobytu życzymy, tak, jakby zupełnie natychmiast zmiana tonu, tak, do widzenia, życzymy. O co? No ja opowiedziałem anegdotkę potem, prawda, wieczorem tam na spotkaniu, no i jakby ten. No wszyscy pokiwali głową, no tak, no to najlepiej pokazuje, czym jest cerkiew, tak? Znaczy cerkiew jest po prostu czymś, przy czym policjanci się boją tego. Tak? Znaczy boją się, bo to jest tak przeniknięte jakby z państwem, że jakby to są ci jeszcze więksi gracze niż my, policjanci, tak? To są ci, którym lepiej nie zadzierać, tak? Nawet jak są wartości patriarchy, to lepiej ich, prawda, nawet zostawimy tą łapówkę, prawda? Nie będziemy tego robić. Okej, okay. to jest jeden element. Myślę, że pod tym względem, nie będę tego jakoś tutaj rozwijać, ale myślę, że to jest też dosyć intuicyjne. Ta druga strona ma sporo racji w tym, że to jest pozorne, tak? Znaczy nacisk Putina na chrześcijaństwo jest zasłoną dymną, może, ale na pewno jest to w jeszcze mniejszym stopniu niż dawniej była ideologia, powiedzmy, komunistyczna. Tak? To przynajmniej to było w szkołach, tak? To było jakoś realnie, przynajmniej trzeba się z tym było liczyć, ale tutaj to jest absolutnie instrumentalne traktowanie właśnie jako jakiś element antyzachodni. Trochę, żeby rozgrywać Zachód od środka, a trochę też, żeby jakby pokazywać, że oto my, Rosjanie, jesteśmy kimś innym w stosunku do świata. Ale jak się popatrzy na, nie wiem, wskaźnik rozwodów, tak, no, twarde dane, tak? Wskaźnik aborcji, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Tak? To jest najmniej przeniknięty przez, przynajmniej nie wiem, stopień zaufania społecznego. To jest w ogóle katastrofa społeczna, duchowa, pod każdym względem. Tak? To tutaj myślę, że nie powinniśmy mieć złudzeń. Natomiast drugie pytanie jest inne. To raczej nie jest kraj chrześcijański i to nie jest ostatni bastion, ale pytanie, czy to jest kraj imperialny. I jakby moja teza jest taka, właśnie wbrew temu, wbrew tej opowieści dominującej, że tak naprawdę nie mamy ciągłości między Rosją sowiecką a Rosją współczesną. Że tak naprawdę współczesna Rosja chciałaby się przedstawiać z różnych powodów, przede wszystkim wewnętrznych, jako kraj, który odzyskuje swoją pozycję
imperialną, natomiast tak naprawdę ani rosyjskie elity, ani Rosjanie zwykli nie chcą odbudowywać rosyjskiego imperium. I że to co widzimy, wbrew wszystkim tutaj naszym skojarzeniom, to tak naprawdę jest upadek rosyjskiego imperium, a nie jego odrodzenie. Mój argument jest taki, że żeby mieć imperium porównywalne z tym, co mieli carowie, albo porównywalne z tym, co było w Związku Radzieckim, to trzeba mieć ideę, która jest w stanie łączyć różne narody. To jest fundament. Jakby nie było nigdy imperium nacjonalistycznego. To się nigdy nie udało i nie może się to udać. Imperium wymaga tego, żeby mieć jakąś ofertę dla podbijanych krajów, jakąś ofertę, której im powiemy, dlaczego macie być z nami. Tak, jakąś opowieść, która by to uzasadniała. Jak popatrzymy, nie wiem, na Polskę na przykład, tak, z czasów komunistycznych albo wcześniej, jak były zabory, to jakby jak caryca Katarzyna wkraczała do Polski, to niosła za sobą oświecenie, tak, że wy tu macie anachroniczne państwo, które w ogóle istnieje tylko teoretycznie, prawda, jest w ogóle w zapaści, a my Rosjanie przenosimy wam model francuski prosto z Paryża, tak, silną armię, dobre podatki, dobra ściągalność podatków, wysoką kulturę i kariery w naszych instytucjach. Tak? To była oferta i mnóstwo Polaków się na to przyjęło. Tak? To jakby nie można zapominać o tym, że to była atrakcyjna oferta dla bardzo wielu Polaków. No i oczywiście komunizm, tak, który autentycznie dawał pewną ofertę. Nieważne na ile to było na serio traktowane, tak, przez ludzi, ale dało pewne usprawiedliwienie, dlaczego my się poddajemy tej dominacji rosyjskiej. No poddajemy się dlatego, że to jest awangarda proletariatu, który rozpoczyna porządek właśnie socjalistyczny w całym świecie i myśmy się do tego dołączyli. Tak? Jakby to nie jest, my nie tracimy twarzy przez to, że współpracujemy z Rosjanami. Tak? Mnóstwo ludzi też się dało na to, nie chcę powiedzieć nabrać, tak? Ale jakby przyjmowało taką opowieść, która jakby pozwalała im uzasadnić czy usprawiedliwić swój akces do imperium. Pytanie jest teraz takie, czy współczesna Rosja ma taką ideę, czy ma taką ideologię i w imię czego dokonują się te rzeczy, które się dokonują, w imię czego zajęto Krym, w imię czego powstały republiki, te Ługańska, Doniecka Republika, Republiki Ludowe, tak? I w imię czego Rosjanie robią to, co robią. No i odpowiedź jest taka, że no, właśnie po raz pierwszy w dziejach od 500 lat Rosjanie robią coś dla Rosjan. Rosjanie, to co nimi powoduje, to jest nacjonalizm. Tego nigdy nie było w historii, to jest właśnie niesamowite, ale nigdy tego nie było w historii Rosji. Do tej pory Rosja zawsze robiła coś dla idei. Czy to było prawosławie, czy to był panslawizm, czy to był, nie wiem, oświecenie, czy to było no oczywiście komunizm, tak? Natomiast w otwarty sposób mówi się coś takiego. Nasze wojska wkroczyły na Krym i my wspieramy secesję na Ukrainie w obronie ludności rosyjskojęzycznej. Tak? No, jest kategoria ruski mir. To jest słowo, które oznacza rosyjski świat, coś takiego. Tam jest różnica ruski a rosyjski, ale jakby to jest w obronie Rosjan. Tak? Jakby co to znaczy? To znaczy, że taka Rosja, która staje się Rosją dla Rosjan, ona jest niebezpieczna, bo na przykład chce odkroić kawałek Ukrainy, tak? Natomiast ta Rosja nie ma żadnej oferty na przykład dla nas. Nie ma żadnej oferty dla Estończyków. Nie ma żadnej oferty dla Litwinów, nie ma żadnej oferty dla Europy, ani dla... Nie, to jest Rosja, która zamyka się w sobie. Oczywiście to zamknięcie wymaga... Znaczy to tam ktoś traci na tym, prawda? Bo to obecne granice zdaniem tego sposobu myślenia jakby nie odpowiadają granicom rosyjskiego świata, natomiast jakby to jest jakby z definicji zupełnie inne państwo niż to, które było do tej pory państwo imperialne, które jakby opierało się na tym, że mamy pewną ideę, która jest w zasadzie jest uniwersalna. Jakby to, co teraz, to sposób myślenia właśnie i mówienia, to jest bardzo ważne, to mówienie też jest ważne, rosyjskiej elity jest właśnie narodowy, a nie ponadnarodowy, a nie imperialny. Jakby to co się dzieje, czyli ten podział Ukrainy, to jest tak naprawdę pogrzebanie jakichkolwiek marzeń o odbudowaniu czegokolwiek, co byłoby
bliskie imperium. Nie, to jest odcięcie wszystkich ostatnich mostów, spalenie wszystkich ostatnich mostów, które mogły jeszcze łączyć z jakąś szerszą ideą i postawienie wyłącznie na zasadę narodową. I to jest zmiana, nie tylko moim, to jakby jest wielu komentatorów, analityków, ale właśnie nie w Polsce. W Polsce to jest bardzo, bardzo mało popularna teza. To jest zmiana epokowa, to jest zmiana natury Rosji. Nigdy Rosja jeszcze taka nie była. I teza jest taka, po upadku Związku Radzieckiego rzeczywiście Rosja zmienia się w kraj narodowy i coraz bardziej pozbywa się złudzeń co do tego, czy inne narody mogą z nią jeszcze jakby tworzyć jakiś jeden organizm. I jakby to pozbywanie się złudzeń to jest właśnie na przykład odebranie Krymu. Tak? Jakby ktoś użył takiej bardzo fajnej metafory, że Krym to był pierścień zaręczynowy z Ukrainą. Tak? No i to teraz Rosja go odebrała. Tak? Jak się komuś zabiera pierścionek zaręczynowy, to znaczy, że się już nie liczy na żaden związek, tak? Tylko po prostu odbiera się to co moje, tak? a nie jakby dąży do jakiegoś szerszej formuły współpracy z innymi narodami. No tutaj wymaga to pewnego wyjaśnienia historycznego. Rzeczywiście Krym nigdy nie był ukraiński. Został przekazany Ukrainie wtedy, kiedy powstała Ukraińska Republika Ludowa Socjalistyczna, tak? Ta, która weszła w skład Związku Sowieckiego po I wojnie światowej. Jakby ostatnie słowo, bo jakby chciałem jakby zaprezentować tę główną tezę, która tutaj jest zawarta w tej książce. Ostatnie słowo właśnie na tej mowie na konferencji na Wajdale Putin użył takiej metafory, która jakby bardzo, to była mowa, która była po wydaniu tej książki, także ja ją uznałem za potwierdzenie słuszności tych tez. Putin powiedział, że Rosja to jest taki niedźwiedź, który pilnuje swojego lasu, swojej tajgi. O. Rosja to jest niedźwiedź, który pilnuje swojej tajgi. No więc z całym szacunkiem, ale Stalin by tak nie powiedział, Trocki by tak nie powiedział, tak? Żaden z carów by tak nie powiedział. Nie, Rosja była przeznaczona do panowania nad całym światem. Tak jak pamiętamy, wielu z Państwa może to pamiętać, tak? Herb Związku Radzieckiego, no to tam była kula ziemska, tak? Gdzieś tam u góry ta gwiazda, ale co? Kula ziemska, tak? Znaczy nie było granic naturalnych, tak? A Putin, i to jest myślenie moim zdaniem najbardziej wpływowe, Putin mówi, jest jakaś rosyjska tajga i my je tylko chronimy. Możemy się teraz spierać, gdzie są granice tej tajgi, ale jedno jest pewne, te granice gdzieś są. Tak jakby to jest w kontraście do takiej właśnie anegdotycznej formuły z czasów Katarzyny Wielkiej, gdzie był taka, tam, któryś z dyplomatów rosyjskich miał tak mawiać, prawda, że z kim graniczy Rosja, z kim chce, a z kim chce, z nikim. Tak? No to teraz jakby Putin mówi coś takiego, nie, jest jakaś rosyjska tajga i tam jest ten niedźwiedź i ten niedźwiedź chce po prostu tej tajgi bronić, tak? I jakby i tyle. Nie mamy żadnych więcej ambicji i na nic więcej, niczego więcej nie chcemy robić. Oczywiście prócz tych działań są też, oczywiście są w Rosji bardzo różne nurty, jest bardzo bogata sfera ideowa i są też otwarci zwolennicy neoimperium, odbudowy imperium, to jest najbardziej znany z nich, to jest ten brodacz znany Aleksander Dugin, który właśnie marzy o odbudowa Związku Radzieckiego, to jest nic, tak? Chodzi o odbudowę imperium eurazjatyckiego, które będzie przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych na całym świecie. No ale jakby o tym się, w ostatnim Gościu Niedzielnym był artykuł o Duginie i w ostatnim naszym dzienniku był artykuł o Duginie, jakby jakaś taka jest fala zainteresowania. Natomiast mało kto zauważa, że Aleksander Dugin jest w opozycji. Znaczy on jest przeciwnikiem Putina. On uważa, że Putin to jest za mało, że Putin to jest właśnie ktoś, kto realizuje model narodowy, a eurazjatyzm jest ponadnarodowy i on niesie propozycje dla wszystkich narodów Eurazji, żeby się zjednoczyły. Ale to jakby coś im daje w zamian, tak? Znaczy nie traktuje ich jako po prostu kolonie do podbicia, tylko tworzy pewien projekt, do którego wszyscy są zaproszeni. To nie jest, moja teza jest taka, przynajmniej na razie, to nie jest to, co realizuje Rosja. Takie mam wrażenie, że próbujesz nas uspokoić. Mówisz, że Rosja nie jest dla nas groźna, że może w ogóle niepotrzebnie robimy jakieś zamieszanie, chcemy jakieś bataliony obrony narodowej tworzyć, chcemy armię zbroić, a przecież chyba Rosja jednak nam zagraża. Czy ty próbujesz nas uspokoić, powiedzieć, że Putin nie przyjdzie do Polski?
No więc tak, trochę próbuję uspokoić. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko tym siłom zbrojnym Polski, wręcz przeciwnie. Tak? To jest świetna okazja, żeby wykorzystać te nastroje i te obawy. Natomiast jakby, no, na miłość boską, tak? Znaczy, musimy też być realistami, jakby roztropnie rozeznawać sytuację i moim zdaniem ona jest o wiele lepsza dla Polski, niż nam się wydaje. I teraz ja bym wyprowadzał z tego taki wniosek, że tak naprawdę mamy najlepszą okazję od kilkuset lat na to, żeby coś tutaj, żeby Polska mogła coś więcej znaczyć. Właśnie dlatego, że Rosja słabnie, Polska może, no, może stać się podmiotem w grze międzynarodowej i na przykład rzeczywiście prowadzi aktywną politykę w naszej części Europy, właśnie wykorzystując, nie tyle wykorzystując strach przed Rosją, tylko wykorzystując moment, w którym jakby Rosja słabnie, w której dochodzi, jest pewna próżnia, którą można... Polska Jagiellonów powstała się właśnie w ten sposób, że na wschodzie nic nie było, tak? I można było coś zbudować. Natomiast potem nie daliśmy rady rywalizować z tym, co się potem urodziło na tamtych terenach, prawda? I teraz jest podobna sytuacja, w której jest pewne dziedzictwo, które można zagospodarować. Nasz odwieczny przeciwnik cofa się do swojej tajgi, tak? To jest najlepsza okazja, żeby na granicach tej tajgi coś tutaj zmontować poważniejszego. A nie wydaje ci się, że, znaczy rozumiem, że ci się nie wydaje, że Rosja, no, nawiązuje zarówno do tej carskiej, imperialnej doktryny, jak i do doktryn sowieckich. No, Putin sam nawiązuje do sowieckich tradycji, organizując szumne uroczystości zakończenia II wojny światowej, wzywając wszystkich, takich jak generał Jaruzelski, żeby ich tam poodznaczać za to, że sowieckiej ojczyźnie się przysłużyli. Stara się jak najbardziej grać na tych sowieckich sympatiach i właściwie, no, sentymentach. A z drugiej strony odbudowa takiego bizantyjskiego ceremoniału na Kremlu, który nawiązuje w prostej linii właśnie do Rosji carów, która była imperialna i miała dla nas propozycję, tak? Miała dla nas propozycję w drugiej połowie XIX wieku, która jest jak najbardziej aktualna. Zostańcie Rosjanami. No więc właśnie ja się z tym zupełnie zgadzam. Rzeczywiście w sferze symboli i w sferze odniesień historycznych i w sferze, no to widać wyraźnie, tak? Nie neguję tego. Wręcz przeciwnie, to jest coś bardzo wyraźnie widocznego. Natomiast moja teza jest taka, to jest tylko w sferze symboli i odniesień, a nie w sferze realnych działań. Rosjanie przeżyli dramatyczną katastrofę rozpadu imperium. To jest coś, w XX wieku rozpadło się wiele imperiów. No, tam tureckie, brytyjskie, prawda, wspaniale się rozpadło, tam holenderskie, tak, ale jakby zawsze, gdy rozpadały się te imperia, to jakby metropolia na przykład się szybciej rozwijała, albo był jakiś, albo się, na przykład powstała Unia Europejska dla tych państw, które rezygnowały z imperiów, tak, jakby było coś w zamian, natomiast Rosja nie miała nic, tak, Rosja zawaliło się imperium w latach 90. i jakby sama metropolia wpadła w katastrofalną sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną. To jest coś, jakby inne imperia, jak się rozpadały, to miały coś, dostawały coś w zamian, tak? Znaczy na przykład się, nie wiem, dobrze się rozwijały, albo właśnie była jakaś modernizacja, tak? Natomiast Rosja tego nie miała. Jakby w ludziach jest przeogromne są zasoby resentymentu i takiej traumy po prostu społecznej, którą władza po prostu próbuje zaspokoić, tak? Te odwołania, to jest ewidentne. Jak ktoś tam z Państwa widział jakieś kawałki rosyjskie telewizji, to po prostu to aż się niedobrze robi, tak? Właśnie te odwołanie do silnego państwa, do tego, jacy to my jesteśmy wspaniali, jaka nasza kultura jest wielka, że my tutaj w ciągu jednego dnia dojedziemy do Warszawy, a w półtora dnia do Berlina, tak? Że my z nami się wszyscy muszą liczyć. Tak, to jest ewidentnie obecne w dyskursie. Żyrinowski, tak? To jest błazen tak naprawdę, taki polityczny, ale on kumuluje w sobie ogromnie te wszystkie emocje Rosjan, którzy właśnie chcą, żeby politycy mówili, że bójcie się nas, tak? Bo was bombardujemy, mamy tyle i tyle głowic, tak? Ale to są słowa, tak? Jakby realna polityka jest zupełnie inna. Jakby ja bym to oddzielał, tak? Oddzielam to
ewidentnie imperialną, neoimperialną retorykę, odwołującą się do Związku Radzieckiego, do oczywiście do carów, tak? Tą politykę historyczną, która jest dla nas tak strasznie burzająca, od tego, co realnie ludzie robią. Oczywiście jest pewien moment, w którym te słowa mogą stać się czynami, prawda? Ale jakby wydaje mi się, że ten moment jeszcze nie nadchodzi. To ciągle jest takie rojenia jakieś, prawda, o przeszłości, projektowanie tego na przyszłość i na teraźniejszość, ale jakby to wciąż są tylko słowa, które jakby dają ujście emocjom, a tak naprawdę nie mają realnego wpływu na konkretne działania. To jest tak, jakby w Polsce ktoś mówił, no nasze Kresy, tam, prawda, tam jeszcze Polska się wróci, to już niedługo, prawda? No dobra, taki gdzieś tam, no akurat zły przykład, tak, bo ten taki dyskurs jest zupełnie na marginesie, ale jakby z tego, że ktoś tak mówi, to jeszcze nie wynika, że to ma jakieś realne przełożenie na politykę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale tak właśnie jest. To znaczy, mówisz, że takie obecny w dyskursie politycznym, w tej narracji rosyjskiej, na przykład pogróżki, że możemy wam tu zrzucić jakąś bombę atomową, niewielką, jakąś małą, na przykład na jakiś Radom czy Sochaczew, i co nam zrobicie, to są mrzonki, to jest nierealne? Znaczy realne jest, tak, bo te bomby tam są i akurat ta część armii rosyjskiej jest w dobrym stanie. Tylko jakby moim zdaniem jakby kluczowe jest zrozumienie, czemu to miałoby służyć i do czego by to było potrzebne, czym by się kierowali ludzie, którzy... Bo Amerykanie też mogą zrzucić na nas bombę atomową, jakoś się tym nie przejmujemy, prawda? Jakby pytanie jest takie, co... jakby czym się kieruje, jakie mają wyobrażenia, jakie mają cele ci ludzie, którzy ten przycisk tam mogą przycisnąć. I moja teza jest taka, oni mają interes w tym, żeby o tym mówić, ale absolutnie nie mają interesu, żeby to zrobić. Mają interes, żeby to mówić, ponieważ dzięki temu prężeniu mózgów, no kurczę, Putin ma tam 89% poparcia, no, żaden przywódca w świecie nie ma może w Iranie, tak, ale nie ma takiego poparcia, a to jest realne poparcie, to nie są żadne tam żadne manipulacji, to są realne poparcie wśród ludzi dla władzy politycznej, tak, właśnie to jest dzięki temu, że on kanalizuje te wszystkie emocje, właśnie tą traumę postimperialną, właśnie przedstawiając Rosję jako taki kraj, który właśnie może zrobić takie rzeczy, tak, natomiast pytanie jest takie, na ile... moja teza jest taka, że władza w Rosji ma dylemat. Albo musi dążyć do zdobycia poparcia wewnątrz, a to się robi za pomocą krężenia mózgów, ale z drugiej strony musi handlować z Zachodem, a to wymaga uspokojenia nastrojów. Tak? I mamy obecnie fazę krężenia mózgów, bo jest kryzys wewnętrzny, natomiast gdzieś są granice tego krężenia, za którym przestanie się to opłacać dla... Chyba to właśnie jesteśmy świadkami tego. Przestanie się to opłacać dla... Na czym polega ten kryzys wewnętrzny, o którym mówisz? Bo no, to nie jest kryzys gospodarczy, chyba. Choć rzeczywiście finanse Rosji, mimo tego, że to Putin właśnie uzdrowił tam, zlikwidował szarą strefę, uprościł podatki, obniżył te podatki, wprowadził podatek liniowy, o jaki my tylko możemy marzyć. No, wydaje się, że ta gospodarka rosyjska jakoś się ustabilizowała, więc o kryzysie tutaj nie można mówić. O politycznym kryzysie chyba też nie możemy mówić, skoro sam mówisz, że 89% Rosjan popiera Putina. To gdzie ten kryzys? Gdzie to zagrożenie do upadku tego papierowego imperium? No, odpowiedź jest taka, kiedy co się dzieje, tak? Po pierwsze, gospodarka rosyjska to nie jest normalna gospodarka. To jest gospodarka charakterystyczna dla krajów trzeciego świata, które żyją z wydobycia surowców naturalnych. I to jest petrol state. Kandydat na wiceprezydenta amerykański określił Rosję Putina jako stację benzynową przebraną za państwo. Tak, jest takie fajne określenie. No i to jest coś, czym jest bardzo... I to jest jakby opisane przez ekonomistów bardzo, bardzo dobrze, jakby jak wygląda państwo, które żyje z wydobycia surowców. No wygląda tak, że jest ogromny rozdziew, przepaść w gospodarce. To, co służy do wydobycia i transportu ropy czy gazu, jest bardzo nowoczesne, a cała reszta jest nienowoczesna. Tak? I jakby powstaje elita, której się opłaca to, żeby nic nie zmieniać, ponieważ zarabia na wydobyciu i tranzycie surowców.
I ta elita jest zainteresowana w tym, żeby reszta kraju w tym nie przeszkadzała i jest zainteresowana tym, żeby handlować tymi surowcami z tymi, którzy za to dużo zapłacą. I to jest jakby, to nie jest, w tym sensie to nie jest normalny kraj, tak? To nie jest kraj, w którym jest, nie wiem, gospodarka, usługi rozwinięte tam. Nie, usługi są rozwinięte, ale tylko w sektorze tym związanym z wydobyciem, tak? Bankowość jest rozwinięta, ale tylko ta, która obsługuje, kredytuje wydobycie, no jakby, nie wiem, no w Rosji nie ma, nie wiem, tam Allegro nie działa, coś takiego jak Allegro tam nie działa, tak? Bo ludzie nie mają kont internetowych, tak? Bo ich banki nie oferują usług internetowych, bo to się, no bo oni obsługują przepływy kapitałów tam, inwestycji dużych tam, jakby nikt nie jest zainteresowany tym, żeby to działało, prawda? Jakby poziom takiego rozwoju jakby z zewnątrz to wygląda dobrze, bo tam wskaźniki mogą być wzrostu gospodarczego, ale one nie są generowane przez tą 80% gospodarki, tylko przez to 20%, które jakby które jest związane z tym sektorem wydobywczym. To jest zupełnie kuriozalny jakby kraj, bardzo typowa struktura dla trzeciego świata. Dlatego tak, i teraz takie kraje są bardzo wrażliwe na to, co się dzieje w otoczeniu międzynarodowym. Wystarcza, no to teraz widzimy, tak? Wystarcza naturalny lub stymulowany upadek cen na surowce i te kraje mają ogromne problemy wewnętrzne. Tak to było, to jest znany scenariusz, który często można zaobserwować i jakby i to się zaczęło jeszcze zanim było to napięcie międzynarodowe i aneksja Krymu. Już wcześniej były wskaźniki takie, które pokazywały, że czeka nas ogromny kryzys i jakby te działania elity rosyjskiej można traktować jako czeka nas kryzys gospodarczy, więc zróbmy kryzys polityczny, który skonsoliduje nas wewnętrznie i ewentualny i oczywisty kryzys gospodarczy, który nas czeka, będzie traktowany jako skutek tej sytuacji międzynarodowej. Jakby i to, że tam Putin tak bardzo szybko parł do rozwiązania takiego właśnie siłowego i użycia armii, no to jakby to było, tak to można interpretować, jako właśnie próbę zrobienia problemu politycznego, który da nam poparcie, bo w przeciwnym razie mogły po prostu, z przyczyn czysto społecznych, ekonomicznych, moglibyśmy to poparcie stracić. Więc jakby teraz to poparcie jest 80%, ale jak popatrzymy na przykład na ostatni taki scenariusz, to był Gruzja, tak? Była wojna w Gruzji, 2008 rok, to już kilka miesięcy po tej wojnie w Gruzji to poparcie zaczynało spadać, tak? To jest poparcie, które jest, ono eroduje, tak? I im większy kryzys, im większe problemy gospodarcze, tym takie poparcie polityczne spada. No i teraz mamy kolejną falę napięcia międzynarodowego, w którym poparcie rośnie, no i dzięki temu ta władza może się utrzymać. Pytanie z sali. Pytanie z sali, to idę do pana z mikrofonem. Chciałem się zapytać przy okazji właśnie tej naszej dyskusji, czy ten nacjonalizm rosyjski nie jest kolejną przykrywką, taką jaką była na przykład dyktatura proletariatu, czy w obecnych jakby również czasach to deklarowane przez Putina chrześcijaństwo zostało określone jako rzeczywiście pewna tylko przykrywka, opakowanie, środek nie jest taki. No poprzednio za komuny ta dyktatura proletariatu była tym, co miało doprowadzić Rosję sowiecką aż do Paryża i tak dalej. No na szczęście był cud nad Wisłą i się na tym skończyło. A obecnie te zielone ludziki na Krymie, czy separatyści na Ukrainie, czy to nie są dowody na to, że pod płaszczykiem ochrony interesów Rosjan, no my musimy się rzeczywiście poszerzać. Czy to nie jest ta polityka tej zaborczej, imperialnej Rosji? No bo przecież na przykład Hitler też zajął Sudety czeskie, biorąc pod swoje skrzydła Niemców sudeckich. Tak, to znaczy... To są dwie sprawy, tak? Na ile ten nacjonalizm jest tylko przykrywką,
która może ukrywać jakieś bardziej ambitne plany, a na ile druga sprawa, na ile w ogóle nacjonalizm jest, jakby wyklucza się z imperializmem. Moja teza jest taka, gdyby to była, w ogóle to jest jeszcze jeden element, o którym dobrze teraz powiedzieć. Jeżeli Rosyjska Federacja oprze się na dłuższą metę na zasadzie narodowej, to nie tylko nie tylko uniemożliwia dalszą ekspansję. Popatrzmy, tak? Jak Sowieci, no to jeszcze nie byli Sowieci, tak? W 20 roku Czerwona Armia wkraczała do Polski, to miała plan dojścia do Berlina, tak? To był plan wszechogarniającej rewolucji w Europie, tak? Obejmujący całą Europę. I Polska była tylko elementem tej drogi i była oferta dla Polski, tak? Był rząd, komunistyczny rząd dla Polski, który w Polsce też był proletariat i też można go było wyzwalać. I teraz dzisiaj w Polsce nie ma Rosjan, tak? Po prostu nie ma Rosjan. I wobec tego, gdyby to miało być ogólny scenariusz odrodzenie imperialne, no to gdzieś jest etnograficzna granica występowania ludności. No to jest pytanie, na ile to ma ludność rosyjskojęzyczna, jest rzeczywiście rosyjska w tym ich sensie, ale nawet gdyby to chodziło o ludność rosyjskojęzyczną, no to gdzieś to się kończy na Bugu. Tak? Jakby czegoś takiego nigdy wcześniej nie było. O to mi chodzi. Jakby nie chodzi o to, czy ta zasada narodowa nie narusza granic obecnej Federacji Rosyjskiej, bo narusza, oczywiście. Jakby ekspansja na wschód w postaci, nie wiem, tam do Dniepru może nawet, tak? Noworosja, Krym, może Białoruś, może kawałek Łotwy, tak? Zresztą tam jest mniejszość, ale ona jest... tak, być może rzeczywiście to są te miejsca, które jakby zostaje naruszony status quo, natomiast mi chodzi o to, żeby pokazać różnicę jakby natury tej ekspansji w porównaniu z tym, co było w Związku Radzieckim i we wcześniejszych projektach. Jakby ta różnica, ona jest, no to, jak się tam pisze, to żadne pocieszenie, tak? Dla Ukraińca to nie jest żadne pocieszenie, czy strzela do niego nacjonalista, czy imperialista rosyjski, tak? Jasne. Natomiast jakby z punktu widzenia globalnego to jest ogromne, to jest bardzo ważne pytanie, na ile to jest projekt uniwersalny, a na ile to jest projekt no, poszerzający obecne granice Rosji, przynajmniej w marzeniach, tak? ale jednak powiązany z jakimiś granicami etnograficznymi czy kulturowymi. Moja teza jest taka, że owszem, to narusza obecny stan, natomiast nawet nie doprowadza do granic Związku Radzieckiego. Ale jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Chodzi o coś takiego, że w języku rosyjskim są dwa słowa, których my nie odróżniamy. Jest słowo ruski, i to znaczy rosyjski, w tym sensie takim no, słowiański, rosyjski, jest język rosyjski na przykład, tak? I jest słowo rosyjski, i to jest słowo oznaczające, no my tego nie mamy słowa, my to też nazywamy rosyjski, ale to jest słowo, które oznacza ludność Federacji Rosyjskiej. Tak? I na przykład Czeczeni są Rosjanami, w sensie politycznym, bo mieszkają w Federacji Rosyjskiej, ale nie są ruskimi, to znaczy nie są Rosjanami w sensie etnicznym, kulturowym. I teraz, co jest ciekawe, że jakby nacisk, jakby ideologiczny nacisk na ten ruski mir powoduje, że w samej Rosyjskiej Federacji nagle się okazuje, że tam jest jedna czwarta, jedna trzecia ludności nie jest u siebie w domu, tak? Bo oni nie są żadnym ruskim mirem, tak? Muzułmanie żyjący w Rosji w ogóle nie są żadnymi ruskimi, tak? Znaczy ruskimi w tym sensie rosyjskim, tak? Znaczy nie, oni nie są, oni są, mogą być lojalnymi Rosjanami, tak jak Kadyrow i jego zbiry, którzy są na usługach Putina, tak? Ale oni nie są ruskimi, tak? To jest oczywiste dla wszystkich mieszkańców Rosji. Teraz im bardziej będzie nacisk na ten element ruski, wąsko nacjonalistyczny, tym z jednej strony zachodnie granice są wyraźnie określone, ponieważ na przykład Polska jest zupełnie poza granicami tej ekspansji, a Ukraina gdzieś tam co najmniej do Dniepru, a być może nawet jeszcze mniej. Natomiast nagle się okazuje, że gdzieś tam ludy, prawda, nie wiem, Dagestan, tak, no oni w ogóle nie są żadnymi ruskimi, tak, to jest niebezpieczeństwo, pułapka, w którą może wpaść Federacja Rosyjska, kłamiąc, angażując się nacjonalistycznie, ponieważ może utracić to, co sama posiada. Czy to będzie rozpad, czy nie, to już jakby trudno powiedzieć, ale na pewno powoduje to jakiś problem wewnętrzny.
Tak, mnie tylko chodzi o to, że dziś to, a jutro może być to. Tak, ale jeszcze... Jak świat światem, ani pierwszy, ani drugi nie był Polakowi bratem. I ja nie mam zaufania żadnego do sowieckiej polityki, czy to w wykonaniu Putina, czy obecnej, czy poprzedniej. Historia nas tego uczy. Zaufania... Nie chciałbym się przedstawiać jak rusofil, bo to jakby ja nie jestem jak najdalszy od tego. Natomiast jakby podaję taką hipotezę, że być może tam rzeczywiście jest jakaś zmiana. Jakby wydaje mi się, że nieufność jest zawsze dobra, tak? Natomiast jakby wydaje mi się, że jakby jeśli te tezy są dobrze argumentowane, to jakby być może nam się coś zmieniło. Jakby z zewnątrz tego za bardzo nie widać, ale być może nam się zmieniła natura. Jeszcze jedna tylko sprawa, analogia z Sudetami, to jest bardzo fajne. No jednak Hitler miał pewną propozycję dla Europy. Tak naprawdę to przecież jak była wojna ze Związkiem Radzieckim, to było jak wojna Napoleona, tak? Tam szli Rumunii, tak? Tam szła Europa. Europa podbijała. To był projekt integracji europejskiej, to był projekt. Oczywiście my, Słowianie, tam nie mieliśmy za bardzo jakiejś ciekawej roli do odegrania, tak? Natomiast to był projekt dla Europy Zachodniej, dla narodów, to był projekt imperialny dla Zachodniej Europy. To nie był projekt imperialny dla nas, ponieważ mielibyśmy tylko siłą roboczą. Natomiast z punktu widzenia zachodniego to był pewien projekt, który nie był na podstawie czysto niemieckiej narodowej, tylko był na podstawie nordyckiej, jakiejś tam aryjskiej, tak? Raczej rasowej niż narodowej. To był, dlatego, nie wiem, Holendrzy mogli być dobrymi nazistami, tak? Mogli być Francuzi dobrymi nazistami, Rumuni i Włosi, tak? Natomiast, no i to był projekt jednak w jakiejś mierze był ponadnarodowy. I to, że Hitler nie potrafił jednak miał ten jakiś, nie potrafił włączyć do tej wspólnoty, nie, na przykład Ukraińców, tak, no, przypuszczalnie spowodowało to, że to się wszystko, chwała Bogu, nie udało. Kolejne pytanie. Dobrze, wreszcie doszłam do mikrofonu. Ja mam dwa wątki. Pierwszy wątek to jest, że Polsce nikt tak bardzo nie zagraża, jak sami Polacy sobie zagrażają i Polska. Proszę pana, Polska wysyła rocznie do Ameryki, do Polonii duże pieniądze, milion dolarów, żeby deprecjonizować naród polski i żeby się studenci i dzieci, które tam się wychowują, żeby wstydziły się, że są Polakami. Są to słowa pani Siwy, redaktor, która 20 lat pracuje w polskim radiu tam w Chicago. I w związku z tym to przekazywała oficjalnie w telewizji w rozmowie z księdzem tym takim próbaskiem, który to prowadzi. To jest raz. Więc Amerykanie, znając, że Polacy tacy zbrodniarze, tacy bezczelni, tacy mordowali Żydów i wszystkich innych po kolei, nie będą z zapałem nas bronić. Ja nie wierzę tej Ameryce, po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o sprawę Ukrainy. Ukraina jest tworem sztucznym. Ukrainy nigdy nie było. Niemcy wcześniej wtargnęli po cichu na Ukrainę, mieli swoich szpiegów i buntowali ten naród, bo był ciemny, zacofany z uwagi na to, że właśnie z odkroiny tak zwanej, gdzie zsyłano rosyjskich jakichś przestępców, jeńców różnego rodzaju, którzy na karczowiskach tam żyli, tam było dziada z babą brakowało tylko, więc proszę sobie wyobrazić, no i później ci przyjechali do Rusi, napływali, jak napływali do Rusi, żenili się z Rusinkami i zaczęli wojnę o swoją Ukrainę, tą odkroinę tak zwaną. Ale prosimy o pytanie. Dobrze, no to znaczy jak woli wyjaśnienia, że jest tworem sztucznym. My byliśmy Polacy na tym terenie, zakładaliśmy, bo kniaź ruskiego Kijowa zaprosił Polaków, żeby jak Tatarzy wyniszczyli tamte tereny, żeby zakładać polskie gospodarstwa i rozwijać ten teren. Tam jeszcze jest część Węgrów, tam jeszcze jest część rumuńska i w związku z tym ja za bardzo w tą Ukrainę nie wierzę. Majdan zrobili Amerykanie, bo chcą osłabić Putina. I rzucili się na taki kraj, który jest Bogu ducha winny i w ogóle biedny i daleko do domu. To jest tak. A
Pytanie jest zasadnicze. Czy pan czytał Aleksandra Bochińskiego Dzieje głupoty w Polsce? Oczywiście tak. No to cieszę się bardzo, bo właśnie ma pan pełny obraz sprawy, a teraz to kontynuujemy. No i w związku z tym, a jeżeli chodzi o pana Nowaka, Andrzeja, popełnił książkę historyczną, olbrzymią, opasłą, i tam jest wiele nieścisłości, a o Ukrainie i o wołyńskich mordach pisze, że no niewielkie tam poświęca dosłownie malutki fragmencik i że to wcale nie było takie. To znaczy, on nie mówi, że nie było, ale jego wiedza. Jego było pytanie. No. Tak. Tak. I pan będzie kontynuował dzieje głupoty w Polsce. No. I jeżeli chodzi o pana Nowaka, mamy do niego dużo zastrzeżeń, bo śledzimy jego literaturę, czyli tę wiedzę historyczną, i kiepska jest, moim zdaniem. Albo ukrywa niektóre, fakty. Jeżeli nikt chce zadać pytania. Tak, pan Jerzy, słuchamy. Pan chciał. Ale może Paweł chce się ustosunkować jakoś do pani wypowiedzi. Znaczy, ja chciałem zapytać, Panie Jerzy, idę do pana z mikrofonem, proszę o ograniczenie. Ja nie będę, nie mam tutaj żadnych wniosków. Ja po prostu chciałem zapytać, korzystając z pana bardzo dużej wiedzy. Oczywiście wystarczy spojrzeć na globus, żeby się zorientować, że Rosja po prostu imperium jest, no bo takie państwo, które się rozciąga od Bugu do Władywostoku, no to jest... Bugu to już nie od Bugu. No, to już, a właśnie już od Bogu nie. To przecież oczywiście jest imperium. W tym imperium, oczywiście jak pan na końcu powiedział, są Rosjanie i mnóstwo innych nacji. Co dzisiaj jest tym spajającym ten wielki obszar takim, prawda, elementem? Prócz totalitaryzmu, bo my wiemy, że jest to ustrój totalitarny, ale co jeszcze jest tym elementem? Tak, tak, to bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest okazja do tego, żeby parę rzeczy jeszcze uściślić. Znaczy tak, rzeczywiście, pierwsze co pan powiedział, że wystarczy spojrzeć na globus, żeby zobaczyć, że to jest imperium. No nie do końca. Tak, jakby to, czy coś jest imperium, czy nie, to nie zależy od tego, czy jest kraj duży, czy mały. Nawet nie zależy od tego, czy jest silny, czy nie jest silny. I tu jest rozróżnienie na imperium, no, bardzo często przyjmowane, nie przez wszystkich, ale jakby w literaturze, imperia i mocarstwa. Tak, można być globalnym mocarstwem, znaczy mieć interesy w różnych miejscach świata, natomiast nie być imperium, to znaczy nie dążyć do stworzenia, do dominacji bez żadnych ograniczeń nad całością, tak? Jakby, nie wiem, patrzymy na Kanadę, taki duży kraj, tak? Ale no, nawet nie z mocarstwem, tak? Nawet nie stawia sobie takich celów, ponieważ jakby kultura polityczna Kanadyjczyków i ich tradycje są zupełnie inne, jakby to nie ma takiego prostego przełożenia. Nawet Polska i Francja, tak, powiedzmy, porównywalne, a Francja ma imperialne jakieś tam jeszcze myślenie, a Polska absolutnie nie, prawda? Jakby to też sama geografia i same zasoby jeszcze o tym nie decyduje, decyduje sposób myślenia i sposób prowadzenia polityki. Czy my chcemy ekspandować, czy nie. I to jakby, i to zależy, no ja jestem raczej, może nie historykiem idei, bo to bym się, no ale socjologia, filozofia, tak, taka antropologia władzy, to co myślą ci ludzie, myśląc o swoim kraju i o świecie, tak, to moim zdaniem to jest decydujące. Amerykanie, to jest chyba imperium prawdziwe, tak, znaczy oni rzeczywiście tworzą, myślą globalnie i tworzą, no to nie jest ekspansja taka w starym stylu, tak? Ale na pewno to jest, tam są, wśród neokonserwatystów są bardzo wyraźnie obecne takie myślenie właśnie imperialne. Natomiast to, co obecna Federacja Rosyjska jest rzeczywiście resztką z dawnego imperium, wcześniej jeszcze rosyjskiego, a potem sowieckiego, i ona łączy w sobie, tam jest w samym Dagestanie, tam jest 100 ileś narodowości, tak? To jest ewidentnie, jest mozaika narodowa. Pytanie, czy to już jest jakby, czy to się może bardziej rozpadać, tak? I jakby jest spór właśnie, na ile to, co mamy teraz, jest jakby formą przejściową między dawnym imperium,
które się rozpadło, ale nie do końca, a państwem narodowym, które było w mniejszych granicach, a na ile to, co mamy teraz, jest już jakimś trwałym, takim w miarę stabilnym, geopolitycznie i kulturowo zjawiskiem. Ja sądzę, że raczej to drugie, że to jest, jak popatrzymy na mapę, to właśnie tutaj pani mówiła o Ukrainie i jej sztuczności, ale jak popatrzymy na mapę przed Perejesławem, tak, to jest przed pierwsza połowa XVII wieku i dzisiejszą mapę Rosji, to jest prawie to samo. Tam z mikrozmianami, ale łącznie z tymi zdobyczami na wschodzie. To jest coś, co przetrwało wielką ekspansję carską, potem zwinięcie po rewolucji, potem znowu ekspansję sowiecką i rozkład Związku Radzieckiego. Ten kadłub, który teraz mamy w Federacji Rosyjskiej, on przetrwał te wszystkie zmiany. Tak? Jakby to jest coś, to jest taki rdzeń, który no, on powstał bardzo wcześnie, tak? I na przykład muzułmanie ci, rosyjscy muzułmanie, tam nie wiem, Kazań, tam jakieś te inne resztki po państwie tatarskim, tak? Tak zwani Tatarzy, to nie są Tatarzy, ale no to oni jakby są, oni mają już wspólną, 500 lat wspólnej historii z Moskwą, tak? To jest bardzo dużo, to już jakby coś tam się wytworzyła się pewna wspólnota, wytworzyła się pewna wspólnota kulturowa, dziedzictwo takie wspólne, tak? Pewne spaja ich język, spaja ich pewne wartości. To, myślę, że to jest w miarę już skonsolidowane. Tego już tak łatwo się to nie rozpadnie. Chyba, że będziemy mieli do czynienia z takim nowoczesnym fundamentalizmem islamskim. Tak? Ale tego bym nie przesadzał. Tam wpływy tego nie są aż takie duże w Rosji. Jakby wydaje mi się, że ta forma, którą teraz mamy, wszystkie te ludy jakoś mają i interesy, i poczucie wspólnoty narodowej właśnie z tym centrum, którym jest Moskwa. Oczywiście, nie wiem, były wojny czeczeńskie, które pokazywały, że to nie jest takie proste, tak? Ale jakby sądzę, że ta forma obecna jest w miarę stabilna i coś łączy tych ludzi, jakieś poczucie wspólnoty kulturowej, wspólnego dziedzictwa, losu, tak? Jakieś tam wartości i tak dalej. I oni tam się jakoś tam się potrafią dogadać. Ale to jest jakby już maksymalny zakres wspólnoty takiej, która jest jakby domyślna, ewentualnie tam prawie jeszcze Krym czy wschód Ukrainy, natomiast każda ekspansja powyżej tego musiałaby mieć jakieś uzasadnienie już, no jakieś ideologiczne uzasadnienie, a tej ideologii właśnie moim zdaniem po prostu nie ma. Tam. I jakby nikt jej nie chce, prócz tych nurtów, znaczy są nurty tam neoimperialne w myśleniu rosyjskim, ale jakby główny nurt polityki rosyjskiej po prostu nie odczuwa takiej potrzeby. Oni chcą chronić to, co mają, rozwijać to, co mają, a nie ekspandować. Jest taki politolog Gleb Pawłowski. On był kiedyś doradcą Putina i potem, no w sumie nie jest chyba w opozycji, ale już nie doradza Putinowi. On napisał taki tekst, który mówi: po co nam Noworosja? Tak, Noworosja to ma być ten część Ukrainy, która sięga tam do Morza Czarnego. Po co nam Nowa Rosja, skoro mamy starą Rosję jeszcze niezagospodarowaną? Tak, to po co nam brać kolejną Noworosję? I to jest myślenie takie bardzo bardzo trzeźwe. Efektem aneksji Krymu było to, że przystąpiono do budowy jakiegoś gigantycznego mostu łączącego tam Kercz, żeby była droga lądowa, do, tam wygodna droga do Sewastopola. Nad Morze Czarne w ogóle jakiś gigantyczny most. I ten most, właśnie to ciekawa sprawa, ten most, środki budżetowe i w ogóle know-how i inżynierowie, którzy budują ten most, oni mieli budować most, który jest od dziesięcioleci planowany gdzieś na Syberii. Tak? Że bardzo ważny most, który by połączył jakieś tam naprawdę ważne magistrale tam kolejowe. Nie, dokładnie tam nie pamiętam, tak? Ale jakby bardzo ważny gospodarczo planowany od dawna most, który teraz z powodów absurdalnie czysto politycznych został przeniesiony w bezsensowne miejsce, które się w ogóle nie przyda, to znaczy na Krym, tak? Gdzie w ogóle nie jest do niczego potrzebny. Tak? I teraz to jest absurdalne. Tak? To wyczuwają, elity rosyjskie to widzą, że to się po prostu nie opłaca. Także jakby jest program modernizacyjny, który właśnie te działania polityczne po prostu osłabiają, a nie wspierają. Także to tyle, jeśli chodzi o... sądzę, że właśnie, wracając do tego pytania, ten kadłub obecny nie jest tak niestabilny, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście może się zdarzyć coś takiego, że to jest jakby wielka obawa Rosjan, że jakby to się jeszcze bardziej popęka, tak? Że ten Rosyjska Federacja się jeszcze bardziej zdefragmentuje, ale to jakby jest, no to by wymagało jakichś szczególnych okoliczności, żeby bardziej się opłacało tym republikom
są obwody autonomiczne, czy jak one tam się nazywają, bo są różne formy, żeby mi się bardziej opłacało być samodzielnymi niż być z centrum, z Moskwą. Teraz ja sobie udzielam głos i pozwolę sobie zmasakrować trochę pana tezy. Po pierwsze, imperializm rosyjski, przynajmniej od czasów Romanowych, jest związany z nacjonalizmem. Dlaczego? Dlatego, że chodzi tutaj właśnie o misję Trzeciego Rzymu, Moskwy jako Trzeciego Rzymu. I w ogóle o jakby podkreślenie wyjątkowości prawosławia, jako, czyli prawosławia rosyjskiego, który jest w prostej linii dziedzicem tego najbardziej chrześcijańskiego nurtu, najbardziej konserwatywnego, ortodoksyjnego nurtu chrześcijaństwa, czyli Bizancjum. Oczywiście to są z chrześcijaństwa, szczerze mówiąc, w prawosławiu pozostała oczywiście dobra wola ludzi wierzących, przeciętnych i sukcesja apostolska. A poza tym niewiele, i Rosjanie sami do tego się przyznają, tacy bardziej światli Rosjanie, wszystkim, i mam nadzieję, że pan zna ten serial historyczny, ale również obecnym, to polecam taki bardzo ciekawy serial historyczny pod tytułem Raskol. To jest właśnie historia rozłamu prawosławia na starowierców i to prawosławie reformowane. I on dobrze bardzo pokazuje jakby problem rosyjskiego prawosławia. To, że to jest w zasadzie sekta od początku. Ale wie pan, sekciarstwo bardzo dobrze się wpisuje w program nacjonalistyczny. Druga sprawa to jest to, że mówiąc o tej tajdze, bardzo często i zachodni publicyści, nasi polscy, też zachodni w jakimś sensie, nie rozumieją tego. Tajga to nie jest cała Rosja, tajga to jest Syberia. I Rosja będzie imperium nacjonalistycznym. Czemu? Bo nacjonalistyczne prawosławie ma misję i oferta dla świata, no to jest oczywiście, to są zasoby tajgi. To są zasoby syberyjskie. Rosja będzie imperium nacjonalistycznym, rosyjskim, ruskim, tak długo, jak długo będzie Syberia. Oczywiście to jest zagrożenie i tutaj jest słabość, tutaj widzimy słabość tego systemu. Druga sprawa, to jest oczywiście trzecia sprawa raczej, do której chciałbym, żeby pan się odniósł. To jest coś, no to nie jest mój pomysł, ale to są jakby wyniki badań historyków, dokładnie jednego historyka, Gabriela Maciejewskiego, który bardzo jasno wskazuje na związek imperializmu rosyjskiego, moskiewskiego, dokładnie moskiewskiego, z imperializmem angielskim. Jest taki krótki artykuł, w którym cytuję on kilkunastu autorów piszących po angielsku i po rosyjsku, którzy przytaczają słowa jednego z oficjeli cerkwi prawosławnej za czasów Iwana Groźnego, który po śmierci Iwana Groźnego ogłasza, przychodzi do ambasadora angielskiego i mówi: umarł wasz angielski car. To jest kilkunastu autorów. Od razu mi się skojarzyło z czymś, co ja znam, że tak powiem, no, z takiego obiegu popularnego, mianowicie Rosjanie mają takie powiedzenie, zrobić coś po angielsku. Dokładnie rzecz biorąc, to się albo przychodzi, albo odchodzi po angielsku, w stylu angielskim. Rosyjska kultura oczywiście w takim bardziej bezpośrednim znaczeniu bardziej się wzorowała na Francji i tak dalej, ale kompleks angielski gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko tkwi, szczególnie w myśleniu, w świadomości no, tej tak zwanej inteligencji, ruska inteligencja. To też jest taka mityczna klasa. Proszę o komentarz, odpowiedź. Jasne. Bardzo dziękuję. Zacznę od tego prawosławia. No i jednak jeśli prawosławie, to jednak coś więcej niż naród. Jakby rzeczywiście, ja poświęcam cały rozdział tej koncepcji Moskwy Trzeciego Rzymu. To była taka idea, że w momencie, gdy upadł Konstantynopol, czyli
polityczno-religijne centrum wschodniego chrześcijaństwa, no to jedynym państwem, przynajmniej im tak się wydawało, bo tam gdzieś jeszcze było na wschodzie jakieś inne państwo, ale jedynym państwem, które było, zachowywało wiarę wschodnią, było księstwo moskiewskie. Tak? Jakby powstała wtedy doktryna taka, że to znaczy, że my, ty, carze moskiewski, jesteś powołany do tego, żeby pełnić funkcję dawnego cesarza bizantyjskiego, znaczy chronić prawosławie. No tak, ale ta koncepcja, ona oczywiście podbudowywała misję narodu rosyjskiego, ale miała charakter uniwersalistyczny. I to pierwsza wojna światowa wybuchła właśnie przez to, że Rosja chciała wspierać na Bałkanach prawosławnych. Tak? Jakby ten motyw tego, że Rosja jest opiekunką prawosławnych, ale nie tylko prawosławnych mieszkających w Rosji, ale też prawosławnych na Bałkanach, prawosławnych no pod panowaniem tureckim. Tak? To był powód wojen rosyjsko-tureckich, to był pretekst do wybuchu I wojny światowej. Więc jakby ten element właśnie oparcie się na prawosławiu paradoksalnie jest bardzo uniwersalistyczne, tak? Bo generalnie wszyscy ludzie powinni być bądź co bądź prawosławni, prawda? To znaczy powinni dojść do prawdziwej wiary, którą tak się składa, że jest prawosławie. Bardzo ciekawe, że pan wspomniał o tym Raskole. Przypomnę, to jest XVII wiek, to reformy. I to właśnie ciekawe, skąd się wziął Raskol? Raskol wziął się stąd, reformy kościelne, na które konserwatywni, duchowni i lud rosyjski mówi, nie godzimy się na te reformy, ponieważ one burzą prawosławie i my jesteśmy w stanie pójść tam na stos, tak? Pójść na męczeństwo. Nie, nie. To były drobne reformy, tam jak się żegnać, w którą stronę obchodzić w procesji. Bardzo drobne takie literówki w księgach tych cerkiewnych. No i, ale te reformy, które były prowadzone, one były prowadzone po to, żeby ujednolicić moskiewskie prawosławie z prawosławiem greckim i ukraińskim, po to, żeby Moskwa mogła stać się centrum prawosławia globalnym. Na to się nie zgodzili Raskolnicy, którzy powiedzieli, my nie chcemy mieć żadnych, my nie mamy żadnych ambicji imperialnych. Raskolnicy to był pierwszy ruch przeciwko imperializmowi rosyjski. Znaczy oni mówili tak, my chcemy zachować swoje osobliwości moskiewskiego prawosławia, nie mamy żadnej ochoty, aby bronić żadnych rzekomo prawosławnych, bo oni mają inne księgi liturgiczne i żegnają się nie tak jak trzeba. Tylko my mamy i to był rzeczywiście nacjonalistyczny, religijny izolacjonizm. I to jest taki nurt w historii myśli rosyjskiej, który właśnie mówi coś takiego. Nie ekspandować. No, Sołżenicyn był przykładem takiego myślenia. Sołżenicyn, wybitny pisarz, no nie tak popularny w Rosji, jak nam się wydaje, ale on właśnie mówi coś takiego. Rosja ma odrodzić się duchowo, być prawosławna, ale nic nikomu nie narzucać. Skupmy się na sobie, wchodźmy w głąb, badajmy, budujmy swoją tożsamość, rozwijajmy się wewnętrznie, bez tego, porzucając świat, no, zostawiając świat samym sobie, tak? Niech on gnije, tak? A jakby my nie mamy żadnej misji w stosunku do niego. Więc jakby i trzecia sprawa, nacjonalizm. Rzeczywiście, cesarstwo rosyjskie w pewnym momencie stało się nacjonalistyczne i to widać w stosunku do Polaków. Jak Państwo pamiętają, XVIII wiek to była pełna swoboda. Księgi parafialne z XVIII wieku, z początku XIX wieku są pisane w Królestwie Polskim, były pisane oczywiście po polsku. W pewnym momencie był pomysł na to, żeby polszczyznę pisać cyrylicą. Tak? Był taki projekt jakby kodowania, żeby uczyć dzieci pisać po rosyjsku cyrylicą, ale mówić po polsku. I w końcu zwyciężyła opcja rusyfikacji, to znaczy nie polski język nawet cyrylicą, tylko po prostu uczymy rosyjskiego języka. Tak. Ale to właśnie doprowadziło do upadku cesarstwa rosyjskiego. Właśnie, i to świetnie pokazuje Andrzej Nowak, co prawda krytykowany tutaj za niektóre wypowiedzi, ale Nowak fantastycznie pokazuje, jak nacisk na rusyfikację doprowadził do katastrofy Imperium Rosyjskiego, ponieważ nie da się zrusyfikować w nowoczesności, nie da się tego zrobić, po prostu to jest nierealne. Tak? Nie da się wytrzebić rodzących się nacjonalizmów. I zamiast ich próbować je włączyć do formuły imperialnej, w pewnym momencie błędnie, no, mieli swoje powody. Władze carskie zaczęły forsować, musiały to robić, forsować model rusyfikacyjny, który po prostu nie mógł się powieść. I tam jest taka wspaniała analiza elity, znaczy ci Polacy, którzy występowali przeciwko, znaczy walczyli z imperium w imię polskości, bardzo często ich rodziny potem gdzieś przesiedlane tam na wschód, one się rusyfikowały, ale nadal pozostawały, nadal rozbijały imperium od środka. I no, kto rozbił imperium, tak? Dżugaszwili, który był Gruzinem, Trocki, który był
który był Żydem, i Dzierżyński, który był Polakiem. Tak? Oni wszyscy mówili po rosyjsku, tak? Bo już byli zrusyfikowani, natomiast byli antyrosyjscy, to znaczy antyimperialni. I oni doprowadzili do upadku starej formy odrodzenia nowej. Także ten nacjonalizm ewidentnie się pojawia i polskie powstania zresztą go stymulowały, ale jakby to był zawsze początek końca imperium. Nastawienie się na wąską zasadę narodową prowadziło do rozpadu. I to jakby historia nas o tym uczy, i jakby to pokazuje, że jeżeli teraz Putin na to stawia, to nawet nie jest w stanie rozpocząć tego całego procesu, cyklu imperialnego. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Może ja. Może nie pytanie, ale stwierdzenie. Początek pełnej unifikacji, centralizacji oraz unifikacji imperium oznacza początek jego końca. I to było wszędzie, we wszystkich imperiach. I wreszcie będzie to samo. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że trochę jak gdyby lekko Pan przeszedł nad sprawami tego Dugina. Dlatego, że no to jest sprawa idei, prawda? Pytanie, czy te idee, czy te tezy, które stawia Dugin, w końcu autor podręcznika, który jest wykorzystywany, z tego co wiem, w sztabie rosyjskim do szkolenia oficerów, do myślenia geopolitycznego, geostrategicznego, czy te idee nie są jednak paliwem, które mogą stać się zaczynem ideologii, która doprowadzi jednak do jakiejś mutacji imperialnej, która paradoksalnie, bo o tym Pan mówi, może być wzmocniona tymi negatywnymi skutkami globalizacji w aspekcie obyczajowym, filozoficznym, i rzeczywiście ta idea po prostu w konfrontacji i z islamem, nic nie mówił Pan na razie o Dalekim Wschodzie, no ale zostawiamy to, więcej o Ameryce. Czy to mimo wszystko nie jest potencjalnie groźne i możliwe do tego, żeby się urzeczywistniło? Można byłoby więcej mówić. Pani profesor Razie na przykład napisała wstęp do książki Święta Ruś przeciw Chazarii. Widziałem taką dosyć oryginalną rzecz, gdzie te idee antyglobalistyczne no jednak wydają się być jakoś uzasadniane. Pytanie o sensowność tego. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. No, jest tak, jak Pan mówi. Znaczy, to może stać się, ewidentnie może stać się jakby podstawą dla ideologii neoimperialnej. Myśmy w presjach, poprzedni numer presji był poświęcony właśnie Rosji i tam przetłumaczyliśmy kawałek tej książki Dugina. Tak? Znaczy, ten najważniejszy rozdział Dugina, właśnie ten najbardziej taki... Za presję dziękujemy i gratulujemy. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Także mamy czytelników. Także to, że tak, to oczywiście może stać się takim źródłem i rzeczywiście tam są, no nie ma taryf ulgowy, tak? Rosja może istnieć wyłącznie jako imperium, tak? Jakby, ale bardzo fajnie Dugin pokazuje, najniebezpieczniejsze dla Rosji jest ruch, on to nazwał ruch młodorosyjski, tak jak byli ruch młodoturecki w Imperium Osmańskim, czyli jakby postawienie przez Rosję na zasadę narodową. Dugin w 1994 czy 5 roku mówi, to jest największe zagrożenie, jakie nas może spotkać. Zrobienie ze wspaniałego dziedzictwa imperialnego, duchowego i tak dalej, zrobienie zwykłego państwa narodowego, które będzie dbać o swoje interesy. Nie. Rosja, prawdziwa Rosja, musi być imperialna, nie może się opierać na wąsko pojętym interesie. I rzeczywiście był niezwykły romans Dugina z Putinem. Tak? Jakby Dugin uważał Putina za wyjątkowego przywódcę, który może zrealizować tę jego ideę. Natomiast bardzo szybko się okazało, i to jakby, jak się śledzi publicystykę Dugina, to wyraźnie widać jego ogromne rozczarowanie. No zaraz, Putin realizuje właśnie ten projekt nacjonalistyczny. Tak? Realizuje, jest zakładnikiem interesów rządzącej kasty w Rosji i realizuje ten projekt młodorosyjski, tak to nazwijmy. Tak? I teraz powtórzę, Dugin jest co nazwać, prawicowej, tak? Ale w prawicowej opozycji w stosunku do Putina i uważa go bez mała za zdrajcę obecnie. Tak więc jakby niewątpliwie to jest bardzo wpływowy myśliciel, ma bardzo, i to jest tam zakorzenione, jest i w służbach, i właśnie ten podręcznik rzeczywiście jest jednym z wielu, ale jest. Także to jest, tak, to jeżeli ktoś nam grozi, to właśnie ten eurazjatyzm, tak to się nazywa fachowo, eurazjatyzm właśnie w stylu Dugina. Ciekawy wypadek jest ta książka, o której Pan mówił, Tatiana Graczowa, Święta Ruś,
Święta Ruś przeciwko Chazarii. To jest, proszę Państwa, książka, która ukazała się w zeszłym roku w Polsce. Myślę, że z jakiejś inspiracji rosyjskiej i jednak jest to straszna, jest to bardzo kiepska książka. Znaczy to jest książka, która widocznie została uznana za towar eksportowy, że warto ją przetłumaczyć na polski język i jakby rozpropagować w Polsce. Wydała to jakaś emerytka własnymi, przepraszam, nie własnymi środkami, ale jakaś emerytowana tłumaczka, która dawniej tłumaczyła dla jakichś perelowskich pism, wydała to w Warszawie. I książka jest po prostu tak straszliwie antysemicka i tak straszliwie spiskowa teoria dzieju, że to po prostu się w głowie nie mieści. To jest, i chyba nakład był duży, to można kupić w różnych miejscach. Ja to mam i naprawdę jest to coś niesamowitego, jakby jak łopatologiczna taka właśnie. No to w porównaniu z Duginem to jest naprawdę, to jest rynsztok, tak? Dugin jest naprawdę dobrym filozofem i dobrym myślicielem, ale to jest taki naprawdę straszliwa propaganda antyamerykańska i antysemicka, ale ta autorka jest rzeczywiście wykładowczynią tam w szkole sztabu generalnego. To niesamowita sprawa. I w Rosji był rzeczywiście, w Rosji to jest bestseller, ale i tak to wywołało skandal, że właśnie taka osoba, ta Chazaria, to jest, Chazarowie to są Żydzi w tej książce. To jest taka koncepcja zupełnie. No i tam profesor Raźny nie napisała tam przedłogu. To jest, ona gdzieś się ciepło wyrażała o tej książce, ale tam nie ma jej przedmowy, ale rzeczywiście ona jakoś tam to widziała w tym jakieś kontynuacje duchowych poszukiwań Rosjan. Ale to jest bardzo zła kontynuacja, tak bym powiedział. Wspomniał Pan, że polityka Putina jest raczej nie imperialna, a powiedzmy mówiąc skrótowo obrona własnej talii, tak? No ale gdy załóżmy poradzi sobie z Ukrainą, no to w następnej kolejności moim zdaniem mogą być te potężne mniejszości rosyjskie na Łotwie i Estonii. Jeżeli tam też wystarczy pretekst, żeby ochronić te bodajże 30% tych Rosjan tam mieszka, przynajmniej coś koło tego, no to jest powód, żeby zaatakować przy pomocy zielonych ludzików czy wręcz armii. Jeżeli do tego by doszło, no to nie sądzę, żeby oderwał powiedzmy 20% Estonii. Tylko zająłby tak jak w 39 czy tam 40 całość. No to wtedy pana teoria trochę chyba by się zachwiała. Nie daj Boże, że tak będzie, ale co pan o tym sądzi? Znaczy ja też bym chciał, żeby moja teoria stała się, znaczy nie została sfalsyfikowana. Nie tylko dlatego, że jest moja, ale że to, wiadomo, to by nas uchroniło przed eskalacją konfliktu. Ciekawa sprawa. Ja napisałem taki tekst, w którym jakby przedstawiłem te główne tezy, bo książka była dołączona do rzeczy tam w zeszłym roku. I ten tekst jest taka strona internetowa rosyjska, która monitoruje media światowe w poszukiwaniu tekstów o Rosji. I jakby oni robią tak, że jak tylko znajdą jakiś tekst o Rosji, to go tłumaczą na język rosyjski i publikują, nie pytając oczywiście o zgodę. Jakby i mój tekst, którym jakby przedstawiłem to, co Państwu tutaj mówię po polsku, został tego samego dnia opublikowany po rosyjsku przez bardzo dobrego tłumacza. I były komentarze, tam 100 komentarzy się zebrało, tak? Jakby Rosjanie, co ciekawe, wcale nie uznali mojego tekstu za jakiś, no, jakby prorosyjski, tak? Wręcz przeciwnie, oni uznali, że oto Polaczkom się marzy, prawda, upadek Rosji i był tak zwany hejt przez 90 komentarzy, tak? Na dole, prawda? I oni tego nie uznali za coś prorosyjskiego. Ja też jakby zawsze się czuję się skrępowany właśnie mówiąc, że Putin nie jest taki zły, no to jest zły człowiek, tak? nie o to chodzi, tak? Ale jakby to nie jest ta natura zła, o której my się najbardziej obawiamy. Więc jakby nie wiem, na ile to jest prorosyjskie, na ile nie jest prorosyjskie, natomiast gdyby było tak, jak pan mówi, że Estonia zostanie, czy tam Łotwa zostanie zajęta w imię obrony rosyjskiej mniejszości, to jeszcze nie będzie falsyfikacja mojej koncepcji. Dopiero wykroczenie poza ten naturalną tajgę etniczną zasiedloną przez rosyjskojęzyczną ludność, wtedy dopiero to będzie falsyfikacja. Dopóki ta ekspansja nie posunie się poza te rejony, to jakby wiem, mała satysfakcja, tak? Natomiast pytanie, jakby bardziej fundamentalne pytanie, czy to się w ogóle opłaca, tak? Czy to napięcie międzynarodowe, które powoduje, że nie wiem, trudno się handluje z Europą, nie ma transferu technologii, tak? No te sankcje dodatkowo, czy to jest na dłuższą metę, to jest do utrzymania przez Rosję. Biorąc pod uwagę charakter gospodarki rosyjskiej, to jak ona jest w ogóle, jaka jest jej natura, właśnie ta oparta na surowcach, na dłuższą metę to jest po prostu nie do utrzymania. I ja pamiętam, że jak tylko się pojawiły pogłoski o tym, że Putin ma raka, tak, no to
Właśnie. Rak Putina to jest najlepsze rozwiązanie. Wszyscy wychodzą z twarzą. Rak Putin odchodzi, bo ma rzekomo raka, tak? Zastępuje go jakiś inny przywódca, który no oczywiście jest traktowany jako no, taki bardziej umiarkowany, tak? I wracamy do biznesu, tak? Robimy to co zwykle, jakby jest, no jakby wszyscy wychodzą jakby z twarzą, tak? Jakby sądzę, że no i drugi moment to był, jak Putin zniknął, tak? To też myślałem, że to będzie taki moment, w którym właśnie się to potwierdzi, ale jeszcze nie, tak? Ale sądzę, że raczej taki scenariusz jest bardziej realny niż dalsza ekspansja. Jeżeli dalsza ekspansja, to grozi implozją, tak? Bo jakby tych środków po prostu nie ma na to, żeby utrzymywać. Trzeba zabrać tej Syberii, żeby transferować na Krym, tak? A Krym nie przynosi dochodów, a Syberia przynosi. Więc jakby tam jest też ktoś, kto to wszystko liczy i patrzy, czy to się opłaca. I jakby nasza nadzieja właśnie w tych ludziach, którzy po prostu kierują się swoim interesem. I w ich lepiej mieć tam, lepiej żeby Rosją rządzili technokraci zimni, którzy po prostu liczą, co im się opłaca, niż szaleńcy w stylu Dugina, czy tam tej graczowej Tatiany, czy tam kogoś takiego, tak? Bo oni są rzeczywiście niebezpieczni. Ostatnie pytanie, jeszcze jakieś chęce. Jak z punktu widzenia pańskiej teorii można ocenić, bo nie padło to słowo, romans rosyjsko-niemiecki? No, tam jakieś cikerni są teraz, prawda? Co? Tak. Znaczy ten romans jest bardzo korzystny. W sumie to mi przypomniało jeszcze o tej uwadze o angielskim carze. To jest bardzo ciekawa sprawa, jakby Imperium Rosyjskie od samego swojego powstania, gdzieś tam w XVI wieku, ono pełniło rolę służebną do systemu światowego gospodarczego. Tak? Najpierw to rosyjskie lasy dostarczały masztów dla floty angielskiej. To był główny biznes rosyjski. Dzięki temu właśnie ekspansja tamta na wschód to właśnie była motywowana między innymi tym, że właśnie tam się wycinało świetne drzewa na maszty dla floty. Potem były jakby przez cały czas Rosja pełniła funkcję takiego no, woziwody i drwala dla tych bardziej rozwiniętych krajów. I potem jakby no zboże, prawda, to weszło w miejsce Polski wcześniej, w systemie światowym. I potem i jakby Związek Radziecki, historia Związku Radzieckiego to była próba wyrwania się z tej zależności. To była próba modernizacji Związku Radzieckiego na własnych zasadach, a nie uzależnienia gospodarki od Zachodu. Jakby to była próba przełamania tych angielskich carów. Tak? Bo do tej pory Rosja zawsze dostarczała surowców i jakby nie rozwijała się wewnętrznie, tylko dostarczała surowców. I teraz to się nie udało. Tak? Jakby początkiem końca Związku Radzieckiego były lata 60. 60-70, umowa z Niemcami, którzy powiedzieli tak, my będziemy wydobywać u was ropę i gaz, my zbudujemy te rury, tak, jakby... Damy wam rury, którymi będziemy kupować od was gaz. Tak, dokładnie, to był deal, prawda? Jakby od tego momentu Rosja, i są bardzo ciekawe analizy, które pokazywały, że tamci rosyjscy ekonomiści czuli, no, sowieccy, czuli, że to jest niebezpieczne, tak, ale jakby generalnie Breżniew potrzebował tam pieniędzy, żeby zaspokoić konsumpcję w swoim własnym kraju, więc jakby na to się zgodzono i od tamtej pory Rosja wróciła do tej swojej roli, tak, kogoś, kto nie rozwija się wewnętrznie, tylko sprzedaje swoje surowce na zewnątrz i obecna ekipa nie ma, znaczy tam są jakieś projekty, tam Doliny Krzemowej pod Moskwą, tak, ale nie, to jakby cała gospodarka jest w tym systemie światowym i teraz zatrzymanie tego procesu, tak? Zamknięcie rur, tak jak dawniej byłoby, nie wiem, że Rosjanie przestaną ścinać te drzewa dla floty. Nie, to po prostu jest samobójcze. To jest coś, co na dłuższą metę nie może się udać. Oni bardziej potrzebują, żeby nam sprzedawać gaz, niż my go potrzebujemy, żeby ogrzewać swoje mieszkania. Jakby mało kto to rozumie, tak? Jakby sama natura tej gospodarki jest taka, że ona musi handlować, musi mieć te kontakty z Niemcami, tak? A Niemcy jednak, no tutaj miarka się przebrała, tak? Znaczy to jest ewidentnie już teraz są ciche dni i jakby jest, jakby te powiedzmy cywilizacyjne, czy jakieś takie miękkie wartości, które jednak Niemcy wyznają, jakby nie pozwalają teraz na kontynuowanie tej współpracy. I jakby ten szlaban, tak, jeżeli on zostanie utrzymany, no to jest coś, co zmusi tą drugą stronę do tego, żeby zmienić swoją politykę. Więc jakby cała nasza nadzieja w Niemcach, jeżeli oni się nie dogadają, no to teraz, tak, no to wymuszą zmiany po drugiej stronie. Tak samo jak w Związku Radzieckim.